Dziękuję. Drodzy Państwo, więc tak jak to zostało zapowiedziane, będzie o mózgu psychopaty i zacznę od czegoś, co może być zaskakujące dla Państwa, ale tak naprawdę jest to dobry punkt wyjścia do tego, w jaki sposób zbudowany i działa mózg psychopaty. To gdybyśmy wzięli takie dwa mózgi i jeden byśmy wyciągnęli od kogoś, kto jest psychopatą, a drugi byśmy wyciągnęli z głowy kogoś, kto nie jest tym psychopatą, to by się okazało, że na pierwszy rzut oka, a także na drugi, trzeci i piąty, te mózgi niespecjalnie się od siebie różnią. W sensie anatomicznym tych różnic jest bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Natomiast oczywiście różnice występują, ale one dotyczą głównie tego, w jaki sposób te mózgi przetwarzają informacje, w jaki sposób dochodzi do procesu podejmowania decyzji, które czynniki, które normalnie biorą udział w tym podejmowaniu decyzji, które są mniej lub które są ewentualnie bardziej aktywne lub też nieaktywne w przypadku porównywania tych dwóch mózgów ze sobą. Na tym modelu oczywiście byłoby to bardzo trudno wszystko pokazać i wytłumaczyć, dlatego tutaj obok mnie na tablicy jest taki papierowy mózg, na którym będę starać się Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób funkcjonuje mózg psychopaty. Na początek, ponieważ na pewno wśród wszystkich tych, którzy oglądają tą transmisję, nie wszyscy są neurobiologami, nie wszyscy zajmują się tym mózgiem i nie wszyscy mają identyczny poziom wiedzy na temat tego, w jaki sposób nasz mózg funkcjonuje, więc takie króciutkie, naprawdę króciutkie wprowadzenie na temat tego, co się w tym mózgu znajduje i w jaki sposób uczestniczy w tym działaniach, które podejmujemy na co dzień. Więc patrząc na ten mózg z zewnątrz, widzimy głównie korę mózgową, która pokrywa, można powiedzieć, struktury leżące pod tą korą mózgową. Ta kora mózgowa oczywiście jest siedliskiem tych różnych złożonych funkcji naszego mózgu, odpowiedzialna jest za inteligencję, zdrowy rozsądek, za kontrolę tego, co się dzieje we wszystkich innych strukturach położonych w głębi naszego mózgu. To jest oczywiście ta część, która również odpowiada za percepcję, czyli odbiór wrażeń przez nasze zmysły, a także przetwarzaniu tych wrażeń, tak żeby powstawał ten obraz, który maluje się w naszej świadomości. To są wszystko funkcje tej kory mózgowej, plus oczywiście dużo, dużo innych, o których nie wspomniałem, ale nie chcemy mówić zbyt dużo ogólnie o mózgu. Natomiast to, co nas interesuje, jest schowane trochę we wnętrzu naszego mózgu, dlatego że tam znajdują się struktury, które działają troszeczkę inaczej w przypadku psychopatów, kiedy porównujemy to z działaniem mózgu osoby, która nie wykazuje takiego zaburzenia. I teraz gdybym na tym modelu, patrzymy teraz na mózg z boku, ja go odwrócę, tak jak Państwo go widzicie, tak jak patrzymy teraz, widzimy właśnie ten mózg z boku, gdzie głównie widzimy korę mózgową. Natomiast gdybyśmy tak kawałek po kawałku ciachali ten mózg tutaj w tą stronę, jakby od Państwa, od ekranu dalej, to by nam się ukazywały kolejne, można powiedzieć, warstwy tego mózgu, które by nam uwidaczniały różne struktury, które leżą głębiej w tym mózgu. Jedna z rzeczy, która będzie nas bardzo interesowała, jest to część kory mózgowej, która położona jest, można powiedzieć, w takim wpukleniu pomiędzy, gdybyśmy tak sobie odchylili ten płat czołowy i płat skroniowy naszego mózgu, to by nam się ukazała taka część kory mózgowej, która jest właśnie taka wpuklona do wnętrza naszego mózgu. Ta część kory nazywa się korą wyspy. Jest to kora wyspy, która, tak można powiedzieć w skrócie, jest związana między innymi z empatią, czyli zdolnością do współodczuwania. Stąd właśnie to będzie istotna rzecz, która będzie dotyczyła mózgu psychopaty. Więc ja teraz pozwolę sobie jakby obciąć tą zewnętrzną część tego mózgu, czyli zdejmę ten fragment kory mózgowej, który teraz widzimy, po to, żeby uwidocznić to, co znajduje się bardziej w głębi tego mózgu. No i tutaj się już robi taki bałagan, nie jest to tak piękne, jak patrząc na to z boku. To, co tutaj widzimy, takie jest przyklejone, ja to będę musiał czasem odkleić, dlatego że będą nam potrzebne struktury, które leżą pod tą korą wyspy. To właśnie to coś tutaj, to jest kora wyspy, takim lekko brązowym kolorem jest to pokazane, to jest ta wpuklona część kory mózgowej. Odczepię ją na chwilę, dlatego że chcemy zobaczyć, co jest tam dalej w głębi tego naszego mózgu. Otóż to, co tutaj widzimy, też jest przyklejone, ponieważ ja to będę odklejał od czasu do czasu. To są struktury, które znajdują się pod korą mózgową, które należą do tak zwanego układu
który się nazywa pozapiramidowy. Są to struktury uczestniczące w powstawaniu ruchów, inicjowaniu różnego rodzaju zachowań. Są odpowiedzialne za różne instynktowne, wrodzone zachowania, ale także uczestniczą w, można powiedzieć, w zapamiętywaniu, w kodowaniu różnych zachowań, które nabywamy w trakcie naszego życia, których się uczymy. W ten sposób powstają nawyki, pewnego rodzaju wzorce zachowania, które potem czasem bezwiednie, czasem świadomie, ale powtarzamy w pewnych sytuacjach, które rozpoznajemy jako właśnie takie typowe dla tego zachowania, dlatego że wcześniej to zachowanie przynosiło nam jakieś dobre rezultaty. Więc to są istotne bardzo struktury z punktu widzenia właśnie tych reakcji nawykowych, które też będą miały pewne znaczenie w przypadku mózgu psychopaty, wtedy kiedy będziemy mówili o tych psychopatach, którzy, przepraszam, którzy wykazują również takie zachowanie antyspołeczne, antysocjalne, w tym zachowania kryminalne. Więc na razie zdejmę te struktury. One się nazywają, mają fajne nazwy. W mózgu w ogóle są fajne nazwy różne, a to coś takie długie z takim tu wystającym ogonem nazywa się jądrem ogoniastym, natomiast to coś to większe to jest skorupa. Więc odczepiam teraz jądro ogoniaste i skorupę po to, żeby zobaczyć tą najgłębszą część naszego mózgu, choć tutaj są pewne takie, nazwijmy to, przekłamania celowe, po to, żeby tych kolejnych warstw nie było zbyt dużo, ja pozwoliłem sobie nanieść, takim rzucić jakby niektóre rzeczy, które normalnie są tak naprawdę położone w różnych płaszczyznach tego mózgu. Więc teraz widzimy ten mózg jakby tak od środka, gdzie tutaj oczywiście na zewnątrz mamy korę mózgową, dlatego że ta kora mózgowa po jakby obcięciu mózgu na pół, ona tutaj się jakby wpukla do wnętrza, więc tutaj widzimy również tą korę mózgową we wnętrzu, stąd tutaj na tym rysunku również znajduje się ta kora mózgowa. Taka część, która nas będzie mocno interesowała i ona oczywiście znajduje się zarówno od zewnątrz patrząc, ale także we wnętrzu naszego mózgu. Ten fragment, który teraz pokazuję palcem, to jest kora przedczołowa, czyli ta znajdująca się za kością czołową. To jest ten fragment mózgu, który uczestniczy, można powiedzieć, w tym nadzorze nad tym, co się dzieje w naszym mózgu. To jest część mózgu, która analizuje sytuację, która przewiduje skutki naszego zachowania, innych zachowań, innych ludzi, jakie będą skutki, potrafi rozwiązywać problemy, potrafi także kontrolować to, co dzieje się w innych częściach mózgu. I teraz tak, w dużym uproszczeniu, chociaż tutaj nie narysowałem dużo różnych struktur, które się tak naprawdę w tym mózgu znajdują we wnętrzu, ale to, co tutaj widzimy w środku, to jest coś, co nazywamy układem limbicznym, czyli układem emocjonalnym. Czyli układem, który tworzy emocje, który generuje te emocje, które to emocje są generowane, można powiedzieć, niezależnie od naszej woli, na podstawie tego, w jaki sposób ten układ emocjonalny interpretuje informacje, które docierają do nas przez zmysły, a także na podstawie różnych skojarzeń, które mamy z różnymi rzeczami, sytuacjami, które miały miejsce gdzieś tam w przeszłości, a przez których doświadczenie my zaczynamy tworzyć pewne emocje, które nam sygnalizują, co oznacza dany przedmiot, czy jest dobry, czy niedobry, groźny, czy niegroźny, smaczny, czy niesmaczny i całe sytuacje, czy są w porządku, czy są zagrożeniem, czy są jakąś szansą dla nas. Więc ten układ limbiczny tworzy emocje, które są dla nas pewnego rodzaju podpowiedzią co do tego, co powinniśmy zrobić w danej sytuacji, jak się zachować. Te emocje nas pobudzają do pewnych zachowań, motywują do pewnych zachowań, stanowią pewnego rodzaju napęd do działania. Więc to jest ten układ emocjonalny. Natomiast tutaj później zobaczymy kilka różnych struktur, które do niego należą, które mają istotne znaczenie w przypadku mózgu psychopatów. Natomiast tutaj, co widzimy, ten fragment taki pokazany w tym miejscu, to jest tak zwany pień mózgu, czyli część mózgu, która odpowiedzialna jest za takie najbardziej pierwotne funkcje związane ze sterowaniem naszą fizjologią w naszym ciele, ale także ten pień mózgu jest odpowiedzialny za to, jak funkcjonują struktury naszego mózgu, które położone są wyżej, czyli jak funkcjonują te układ emocjonalny, jak funkcjonuje kora mózgowa i te wszystkie inne struktury, które znajdują się właśnie w tych wyższych partiach tego naszego mózgu. Tu oczywiście widzimy móżdżek, ale o nim nie będziemy zbyt dużo dzisiaj mówić. No i teraz, gdybyśmy chcieli tak w bardzo dużym skrócie pokazać, w jaki sposób nasz mózg przetwarza informacje, w jaki sposób tworzy się zachowanie, w jaki sposób podejmujemy decyzje w różnych sytuacjach życiowych, to informacje, które odbieramy naszymi zmysłami, docierają do tej wielkiej struktury, tutaj trochę tak zakolorowanej na zielono, która się nazywa wzgórze.
I teraz zadaniem tego wzgórza, które odbiera informacje ze zmysłów, jest przekazanie tych informacji do kory mózgowej, między innymi, która to kora mózgowa zacznie, można powiedzieć, identyfikować te informacje. Więc te informacje trafiają do różnych rejonów kory mózgowej, które zajmują się analizą tych bodźców, tych informacji, pozwalają nam na identyfikowanie różnych rzeczy, które znajdują się w naszym polu widzenia, które słyszymy, dotykamy i tak dalej, i tak dalej. Teraz te informacje, które trafiają do tej kory czuciowej, czyli tej, która zajmuje się percepcją, potem przechodząc z tej kory czuciowej, przechodzą, można powiedzieć, przez takie dwa niezależne kanały, którymi ta informacja jest dodatkowo interpretowana. Pierwszy kanał, taki szybszy, bardziej automatyczny kanał, którym przetwarzana jest informacja, to jest właśnie ten kanał, który związany jest z układem emocjonalnym, czyli układem limbicznym. Można powiedzieć, że te wszystkie informacje zmysłowe przechodzą przez ten układ limbiczny, gdzie jedną z ważniejszych struktur tego układu limbicznego jest coś, co tutaj teraz koloruje. To coś nazywa się ciałem migdałowatym. Oczywiście po drugiej stronie mózgu jest drugie ciało migdałowate. Struktury są parzyste w naszym mózgu, ale ja będę mówić w liczbie pojedynczej, żeby nie komplikować dodatkowo tego wszystkiego, co się dzieje i znajduje w naszym mózgu. Więc to ciało migdałowate jest czymś, co tworzy takie podstawowe emocje, takie jak strach, agresja, jakieś tam obrzydzenie, podniecenie seksualne. Tego typu podstawowe emocje tworzone są, można powiedzieć, w tym ciele migdałowatym. No i ta emocja, która powstaje w tym ciele migdałowatym, oczywiście powoduje, można powiedzieć, pobudzenie różnych struktur w naszym mózgu, które z jednej strony odpowiedzialne są za ekspresję tej emocji, czyli nasza twarz się zmienia, czyli to ciało migdałowate z innymi strukturami towarzyszącymi pobudza różne struktury w pniu mózgu, które odpowiedzialne są na przykład za naszą mimikę. Zostaje też pobudzone tutaj obok leżące podwzgórze. To podwzgórze zaczyna sterować naszą fizjologią, naszym układem autonomicznym, wegetatywnym, czyli zaczyna dostosowywać naszą fizjologię do tego wyzwania, jakie przed nami stoi w związku z tą emocją, którą czujemy. Im ta emocja jest silniejsza, tym silniejsze jest pobudzenie naszego organizmu, czyli szybciej bije nam serce, bardziej wzrasta ciśnienie krwi, przyspiesza oddech i tak dalej, i tak dalej. Wszystko jest dostosowane do tej emocji, można powiedzieć, dlatego że ta emocja stanowi wskazówkę dla nas, że dzieje się coś ważnego. Dzieje się coś, co wymaga naszej reakcji, takie jest zadanie emocji i te emocje powstające między innymi w tym ciele migdałowatym pobudzają nasze ciało tak, żebyśmy byli w stanie sprostać temu wyzwaniu, jakie przed nami stanęło w związku z tym czymś, co nas wzbudziło emocjonalnie. Ale ta emocja oczywiście dociera także do naszej świadomości, bo przecież jesteśmy świadomi tych emocji. One nie tylko wywołują reakcje w naszym ciele i my nie po reakcjach się dowiadujemy, że jesteśmy pobudzeni emocjonalnie, tylko dlatego, że ta emocja dociera również do naszej kory przedczołowej, czyli tak w skrócie można powiedzieć do siedliska naszej świadomości i w tej korze przedczołowej ta emocja staje się czymś, co sobie uświadamiamy, z czego zaczynamy zdawać sobie z tego sprawę. No i ta emocja w tej korze przedczołowej, która zajmuje się analizą sytuacji, planowaniem naszego zachowania, zaczyna nas popychać, można powiedzieć, w pewnym sensie do jakiegoś zachowania, z którym ona jest, można powiedzieć, związana. Czyli strach nas popycha do ucieczki lub walki, oczywiście agresja nas oczywiście popycha do zachowania agresywnego, podniecenie seksualne mówi nam, żebyśmy się zbliżyli do kogoś na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ta emocja niesie ze sobą pewien napęd do konkretnego działania związanego z tą emocją. No i teraz gdybyśmy na tym poprzestali, to wszystkie nasze zachowania byłyby tak naprawdę podyktowane emocjami. To, co byśmy czuli, to byśmy robili to pod kątem tego, co mówią nam nasze emocje. Ale tak nie jest oczywiście, wiemy to doskonale, dlatego że ta kora przedczołowa, ona oprócz tego, że dostaje te informacje z układu emocjonalnego, ma swój własny rozum, tak można powiedzieć, czyli nie tylko ma słuchać to, co mówi układ limbiczny, układ emocjonalny, ale również na swój własny sposób jest w stanie interpretować tą rzeczywistość, która nas otacza, w której jesteśmy, zaczyna to analizować, na podstawie różnych informacji, które mamy w naszej pamięci, czyli na podstawie wiedzy, naszych doświadczeń, my jesteśmy w stanie zrozumieć tą sytuację, w której jesteśmy, rozumowo. Czyli nie tylko tak, jak nam podpowiada układ emocjonalny, ale także zdroworozsądkowo ogarniamy, o co chodzi. I to jest możliwe dzięki temu, że te same informacje, które przechodzą przez ten układ emocjonalny,
one docierają do tej kory przedczołowej innym kanałem, którym to ten obraz rzeczywistości staje się dla nas świadomy. Czyli ten układ emocjonalny zwraca uwagę, można tak powiedzieć, tylko na pewne niektóre ważne rzeczy, które dzieją się wokół nas. Takie podstawowe. Czyli na przykład pojawia się jakieś zagrożenie albo pojawia się jakaś szansa. Tak powstają te emocje. Natomiast zadaniem tego drugiego kanału i zadaniem tej kory przedczołowej jest zobaczyć tą sytuację w całości. Wziąć pod uwagę różne okoliczności. Nie tylko te podstawowe emocje, ale także trochę bardziej się rozeznać w tej sytuacji, zaplanować jakieś zachowanie, przewidzieć jego skutki dla siebie, dla innych, ocenić, czy to jest dobre, czy to jest złe. I wówczas, można powiedzieć, dochodzi do planowania naszego zachowania, które jest zdroworozsądkowe wówczas. No i następuje przygotowanie tego zachowania i jego realizacja. I teraz ta kora przedczołowa ma do dyspozycji, można powiedzieć, dwa systemy, które zajmują się ruchem. Pierwszy z systemów jest związany z korą mózgową. To jest mniej więcej w tych rejonach znajduje się ten system ruchowy, który ma za zadanie przygotować nasze ruchy, czyli można powiedzieć, że obliczyć wszystko, zaplanować krok po kroku, co zrobimy w danej sytuacji. No i oczywiście potem może to zachowanie wytworzyć. Ale również kora przedczołowa ma do dyspozycji ten odczepiony przed chwilą przeze mnie układ pozapiramidowy, czyli ten układ, który tkwi sobie pod korą mózgową, który przechowuje te wrodzone zachowania, instynktowne, ale także te nabyte wzorce zachowań, które żeśmy wcześniej wykonywali i które okazały się dobre. I z nich również kora przedczołowa może skorzystać. Tak naprawdę nasze zachowanie jest często takim wynikiem współdziałania naszej kory ruchowej i tego systemu podkorowego, które razem wspólnie zajmują się przygotowaniem i zainicjowaniem tego ruchu, który przychodzi nam do głowy. Oczywiście te wzorce zachowania, które tutaj przechowujemy, tak w uproszczeniu można powiedzieć, one nam przychodzą do głowy w sposób jakby automatyczny, wtedy kiedy nasz mózg rozpoznaje pewną znajomą sytuację, której wcześniej kiedyś coś wykonał. I wówczas to zachowanie wzorcowe, zakodowane, zapamiętane, nawykowe, staje się w pewnym sensie naturalną decyzją, którą podejmuje ta kora przedczołowa, pozwalając na realizację tego zachowania wcześniej wyuczonego. Czasem kora stwierdza, że nie będziemy tego robić, zachowamy się w sposób alternatywny, bo to zachowanie nie pasuje, jest nieadekwatne, jest przesadne itd., itd. Oczywiście, jeżeli wszystko jest w porządku w naszym mózgu, nasza kora przedczołowa ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w naszym mózgu. Do tego systemu ruchowego, leżącego pod korą mózgową, dostęp ma także układ emocjonalny w sposób bezpośredni. Czyli zachowanie nasze może być wynikiem działania, którym podejmujemy decyzję świadomie w korze mózgowej, ale także nasze zachowanie może być wynikiem działania silnych emocji, które jeżeli nie są kontrolowane, to wówczas te emocje mają zdolność do tego, żeby w sposób bezpośredni wpłynąć na działanie tych struktur ruchowych leżących pod korą mózgową i wygenerować zachowanie, które będzie niekontrolowane przez nas w pełni lub w ogóle, które zacznie być wykonywane w sposób automatyczny, a my w pewnym sensie skrajności możemy być biernym świadkiem naszego własnego zachowania, możemy być oczywiście jego świadomi, możemy być albo nie być zdolni je zatrzymać, lub też czasem w niektórych sytuacjach możemy być nawet nieświadomi tego, co robimy, a dopiero po pewnym czasie, po skutkach zorientować się, co żeśmy dobrego lub złego narobili. Więc są różne opcje w naszym mózgu, jeśli chodzi o działanie, więc czasem zachowania są bardzo przemyślane, w których uczestniczy mocno ta kora przedczołowa. Czasem one są bardziej automatyczne, dzięki temu, że tworzymy te nawyki, nasz mózg może iść na skróty. To jest fajna rzecz dla mózgu, oszczędza energię, jest to cenne. A czasem zachowanie staje się wprost dyktowane silnymi emocjami, które się tutaj tworzą, które narzucają w pewnym sensie jakieś rozwiązania, które niekoniecznie są zgodne z naszym zdrowym rozsądkiem, ale mają ten plus, że zachodzą w sposób bardzo szybki, co czasem jest dobre, a czasem oczywiście jest złe. No i ta kora przedczołowa, oprócz tego, że przepraszam, jestem trochę przeziębiony, więc będę pokasływał sobie czasem. W każdym razie ta kora przedczołowa, która analizuje tą sytuację, może uznać daną emocję za nieadekwatną. Może w pełni, oczywiście w ograniczony sposób, w zależności od siły tych emocji, ale jeżeli emocja nie jest zbyt silna, kora przedczołowa może te emocje kontrolować, czyli wpływa na działanie systemu emocjonalnego
i zmniejsza nasilenie danej emocji lub może ją całkowicie zatrzymać. Tak samo ta kora przedczołowa oczywiście może pobudzić daną emocję. Czasem tak się dzieje. Ale ta kora przedczołowa kontroluje też te systemy ruchowe. Czyli tak naprawdę w dowolnym momencie może wydać polecenie, komendę stop i dane zachowanie się zatrzyma. Oczywiście pod warunkiem, że nasza racjonalność wygenerowała taką potrzebę zatrzymania tego zachowania. Ta analiza zdroworozsądkowa ma jeden minus. Zajmuje dużo czasu w porównaniu z tym, jak działają te systemy leżące pod korą mózgową. Więc jakby patrząc z perspektywy takiej ekonomicznej, jeśli chodzi o nakład energii i czasu, to mózgowi czasem opłaca się oddać sprawy w ręce tych systemów, które znajdują się pod korą mózgową. Ta kora tak decyduje, dlatego że jest to jej na rękę, bo ona jest leniwa. Jak nie trzeba, to nie ruszy tych swoich czterech liter, czyli K, O, R, A, tylko będzie polegać na tym, co się dzieje pod korą mózgową, bo tak jest po prostu czasem prościej. I my mamy tendencję do ulegania takim uproszczeniom w działaniu naszego mózgu. Dobra, więc wiemy mniej więcej, jak działa ten mózg. I teraz, żeby jeszcze dokleić tą korę wyspy, to powiem słów kilka na temat tych decyzji, które podejmuje nasz mózg. Otóż te nasze decyzje są wypadkową naszych własnych emocji, naszych własnych wzorców, które wytworzyliśmy w naszej głowie lub zaczerpnęliśmy poprzez obserwacje innych ludzi, których zachowania doprowadzały ich do jakichś skutków, czyli nasz mózg może uczyć się na bazie własnych doświadczeń lub też na bazie doświadczeń innych osób, które obserwujemy. Czyli jeżeli ktoś wykona jakieś działanie, które przynosi mu korzyść i ja to widzę, to mój mózg traktuje te informacje bardzo osobiście, czyli zakodowuje sobie, że to zachowanie jest takie a takie, a więc warto je zapamiętać. Na tej podstawie, obserwując kogoś, stajemy się taki jak ten ktoś. Możemy zacząć go naśladować, możemy zacząć wykonywać te same zachowania w podobnych sytuacjach. Nasz mózg będzie wykonywał te działania, jeśli uzna, i to się dzieje w dużej mierze w sposób nieuświadomiony, jeżeli uzna, że te zachowania były dla tamtego kogoś czymś cennym. Im częściej kogoś obserwujemy, tym oczywiście to się bardziej w nas utrwala. No więc nasz mózg bierze pod uwagę emocje, własne lub wyuczone na bazie obserwacji wzorce zachowania, plus bierze pod uwagę oczywiście to, co dotyczy innych ludzi. Czyli nasz mózg jest w stanie przy planowaniu naszego zachowania nie tylko oceniać, czy to będzie dobre dla mnie, czy mi się to opłaca, czy ja poniosę jakąś porażkę, czy też odniosę sukces, bo te rzeczy dzieją się tutaj w korze mózgowej. Nasz mózg tutaj na dole raczej w tej korze oblicza potencjalne zyski, tutaj wyżej oblicza potencjalne koszty, porównuje to ze sobą, wyciąga jakiś bilans, także ocenia ryzyko naszego zachowania, czy uda się, czy nie uda. I wówczas, jeżeli tak się zadzieje, to powstaje motywacja, która doprowadza nas do wykonania danego zachowania. Ale w tym procesie decyzyjnym niezwykle ważną rolę odgrywa także empatia, to jest jedna funkcja, a druga to jest tak zwana teoria umysłu. I teraz z tą empatią bardzo mocno związana jest ta właśnie kora wyspy. Kora wyspy, która ma zdolność do tego, żeby móc przełożyć to, co czuje druga osoba, co czuje, czyli jakie ma emocje druga osoba, na nas samych. Tak, żebyśmy mogli poczuć tą czyjąś emocję. Za chwilę powiem, jak to powstaje i zobaczymy, dlaczego to nie działa u psychopatów. Więc to jest kora wyspy, która pozwala nam zasymulować czyjąś emocję w naszym własnym mózgu. A druga funkcja, czyli ta teoria umysłu, powstaje przy udziale kory przedczołowej z tutaj korą ciemieniową, bardziej tutaj, z korą ciemieniową, która pozwala nam na to, żeby przewidzieć, co ktoś myśli, jakby zasymulować, co ktoś może myśleć, jakie ma oczekiwania, jakie ma zamiary na przykład. Czyli możemy wniknąć do czyjegoś umysłu, żeby poznać czyjeś myśli. Ale ta funkcja ma charakter taki typowo poznawczy, rozumowy, nieemocjonalny. Ona dostarcza nam wiedzę na temat tego, co się dzieje w mózgu tej drugiej osoby, ale w tej sferze takiej rozumowej, poznawczej. Natomiast empatia w sposób naturalny pozwala nam poczuć to, co czuje druga osoba. Więc w naszym mózgu te dwie funkcje się doskonale uzupełniają. Tutaj dzięki teorii umysłu, czyli współpracy kory przedczołowej z ciemieniową, mamy wiedzę, co się dzieje w czyjejś głowie, a tutaj dzięki współpracy kory przedczołowej z korą wyspy mamy
uczucia takie, jakie towarzyszą temu komuś, o kim myślimy lub na kogo patrzymy. Więc to pięknie tworzy nam to, co dzieje się w czyimś umyśle i tutaj wówczas te informacje bardzo mocno opracowuje brzuszna część tej kory przedczołowej, która jest, można powiedzieć, takim siedliskiem takiego naszego mózgu socjalnego. Czyli jak myślimy o innych, jak mamy jakieś pewne normy społeczne, to można powiedzieć i nasze zachowania, kiedy interpretujemy, czy są dobre, czy są złe dla innych, to te informacje są właśnie analizowane przez tą brzuszną część tej kory, leżącej od środka, tak jak tutaj widzimy, która, można powiedzieć, jest takim naszym mózgiem socjalnym, odpowiedzialnym za nasze współżycie z innymi. Tam dochodzi do pewnych interpretacji tego, jacy jesteśmy, jacy powinniśmy być, jakie mamy normy, czy to jest zgodne, czy niezgodne z naszymi normami, to, co robi ktoś, lub to, co robimy sami. I jeszcze jedna ważna rzecz, zanim przejdziemy do psychopatów, to jest część kory mózgowej, która jest tutaj, ciągnie się, można powiedzieć, bardzo głęboko w naszym mózgu. Ja ją teraz pokazuję, ona tak celowo jest tutaj mocniej na czarno pokazana. To jest część kory mózgowej, która nazywa się zakrętem obręczy. Ten zakręt obręczy jest niezwykle ważną dla nas w tym temacie strukturą, dlatego że zakręt obręczy jest częścią kory mózgowej, która mocno uczestniczy w tak zwanej detekcji błędu, detekcji konfliktu, który czasem rodzi się w naszym mózgu. Taki błąd, który przewidujemy i możemy jakby przewidzieć go i uniknąć tego błędu, taki błąd może polegać na tym, że na przykład chcemy coś zrobić, ale w którymś momencie orientujemy się, że te koszty tego zachowania będą zbyt duże, że albo stracimy, albo po prostu się narobimy bez sensu, bo zysk będzie minimalny. I taka sytuacja, czyli taka sprzeczność, która się pojawia w naszych myślach, wywołuje aktywację tego zakrętu obręczy, który wszczyna alarm w naszym mózgu, mówiąc: koleś, weź się zastanów, czy na pewno chcesz to zrobić, bo to jest bardzo, bardzo wątpliwe i poniesiesz stratę. Tak się dzieje wtedy, kiedy planujemy swoje zachowanie. Kiedy coś zrobimy, albo coś nas zaskoczy i nagle się okazuje, że coś tracimy, na przykład, czyli coś idzie nie po naszej myśli, to wówczas również ten zakręt obręczy się wzmaga, jego aktywność i daje nam poczucie, że coś poszło nie tak, jak żeśmy przewidywali. Czyli to też jest pewnego rodzaju konflikt pomiędzy naszymi oczekiwaniami, a rezultatem naszych działań lub tego, co wyniknie nie tylko z naszych działań, po prostu przez sytuację, w której się znajdujemy. I ten zakręt obręczy jest również źródłem dyskomfortu, takiego poczucia, że coś jest nie tak, wtedy, kiedy planując nasze zachowania, napotykamy na problem, który polega na tym, że bardzo coś byśmy chcieli, ale to jest niemoralne, nieetyczne, że to będzie powodem krzywdy, którą możemy komuś zrobić, że ktoś na tym straci, na tym, co byśmy bardzo chcieli. I w tych sytuacjach takiego konfliktu interesów, my czy ktoś, kogo interes jest ważniejszy, czy wtedy, kiedy przychodzi nam do głowy zadziałanie niezgodnie z naszym zestawem norm etycznych, niezgodnie z tym, co, jakby można powiedzieć, co widzimy, że dotyka jakąś osobę lub może ją dotknąć, tego typu sytuacje powodują właśnie aktywację tego zakrętu obręczy, który wszczyna ten alarm, dając nam poczucie dyskomfortu wtedy, kiedy coś planujemy, wtedy, kiedy coś się dzieje lub wtedy, kiedy wspominamy nasze własne działania z przeszłości, dając nam wówczas to uczucie takiego, że popełniliśmy błąd, że coś poszło nie tak, że to jest coś, co powinniśmy byli zrobić inaczej lub powinniśmy zrobić to inaczej w tego typu sytuacjach. I mówiąc już o tym zakręcie obręczy, powiem jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie ten dyskomfort, który czujemy, jest tak naprawdę stresem. Stresem, który powstaje w naszym mózgu jako efekt tego dostrzeżenia tego potencjalnego lub zaistniałego błędu. I ten stres jest generowany przez coś, co tutaj jest teraz niewidoczne, więc ja tak lekko odchylę tą korę wyspy, żeby pokazać tutaj strukturę leżącą w tym miejscu. Tutaj widzimy przysadkę mózgową, taki frędzelek sobie tu wisi, a tutaj nad tą przysadką mózgową leży coś, co nazywa się podwzgórzem. A leży to pod wzgórzem, dlatego pod wzgórze, więc tutaj nie widzimy tego wzgórza zbyt dobrze, ale wcześniej o nim mówiliśmy, pod tym wzgórzem leży podwzgórze. Taka teraz informacja niesamowicie istotna. W każdym razie to podwzgórze jest źródłem stresu w naszym mózgu.
I to podwzgórze działa pod dyktando między innymi oczywiście tego zakrętu obręczy, który wszczynając ten alarm również daje nam pobudzenie stresowe, które odczuwamy jako emocję związaną z tą potencjalnie niewłaściwą naszą decyzją, która się ma wydarzyć lub która się wydarzyła i tak dalej. I to są, można powiedzieć, takie istotne elementy działania naszego mózgu, które teraz chciałbym przełożyć na to, jak działa mózg tego psychopaty. Mam nadzieję, że nie minęło zbyt dużo czasu. Ja zawsze więcej mówię o tym mózgu, niż mi się wydaje, że mówię, więc patrzę, że minęło teraz 30 minut, ale już przechodzimy do mózgu psychopaty. I teraz, tak jak mówiłem wcześniej, tych różnic tak naprawdę nie ma zbyt wiele. To nie jest tak, że jak myślimy sobie o psychopacie, to że jak otworzylibyśmy jego czachę, to tam jest jakaś destrukcja. Wszystko jest nie na swoim miejscu. Wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast czym się różni ten mózg psychopaty od mózgu innego człowieka, który nie wykazuje tego zaburzenia? Pamiętajmy, że psychopatia jest zaburzeniem, które jest stopniowalne. Czyli nie wszyscy psychopaci są kimś, kto jest absolutnie, jakby można powiedzieć, zły, że wcielenie zła. Ta psychopatia może być lekko zaznaczona, czyli pewne deficyty, o których zaraz powiem, które mają miejsce w tym mózgu, w zachowaniu, w osobowości tej osoby, mogą być różnie nasilone w zależności od tego, jak silne jest to zaburzenie, można powiedzieć, w mózgu oraz jakie ktoś miał doświadczenia, środowisko, w którym się oczywiście wychowywał. Generalnie psychopatów nie ma zbyt wielu w naszym życiu, w naszym otoczeniu. Mniej więcej około 2%, 2-3% albo 1-3%, różne są szacunki. Mężczyźni są częściej, mają to zaburzenie, mniej więcej dwukrotnie częściej niż kobiety, chociaż są różne dane, różnie pokazujące, ale powiedzmy, że to jest mniej więcej dwukrotnie więcej niż u mężczyzn w porównaniu z kobietami. To jest, powiedzmy, u mężczyzn to jest od 2 do 4%, u kobiet od 1 do 3%, mniej więcej tak się wahają te liczby. Tak jest odsetek psychopatów wśród nas, więc być może ten wykład też ktoś ogląda, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo, ktoś jest ciekawy siebie. W każdym razie, jakie są różnice? Więc generalnie można powiedzieć, że psychopatię charakteryzuje deficyt empatii. To jest podstawowa rzecz, która dotyczy tego zaburzenia. Drugim takim zaburzeniem jest deficyt lęku, strachu, lęku, która, można powiedzieć, jest tym drugim ważnym elementem tej układanki związanej z tym, jak działa mózg tego psychopaty. I na chwilę się na tym zatrzymajmy, bo to są dwa najważniejsze deficyty, które definiują to zaburzenie. I teraz z czym to jest związane w naszym mózgu? Nie powiedziałem Państwu, bo chciałem zachęcić Was, ale teraz może to teraz to powiem, że potem, jak dla chętnych oczywiście, będziecie mogli Państwo sprawdzić, ile zapamiętaliście z tego wykładu, rozwiązując taką zagadkę kryminalną. Ja podam, napiszę potem link do tej zagadki kryminalnej. To jest taki jakby wirtualny pokój zagadek, escape room, gdzie Państwo będziecie mogli wykorzystać tą wiedzę na temat mózgu psychopaty i rozwikłać pewną straszną sprawę, czyli trzeba będzie złapać seryjnego mordercy. Więc chciałbym zachęcić w ten sposób, żebyście Państwo słuchali, notowali, bo będzie sprawdzian po prostu dla chętnych. W każdym razie, więc wracając do tego mózgu psychopaty. Więc mamy deficyt empatii oraz deficyt lęku. To są te dwie rzeczy. I z czym to jest związane w tym mózgu? Otóż po pierwsze, u psychopatów obserwuje się mniejszą, ja teraz narysuję to na niebiesko, dlatego że niebieski kolor to jest zimny kolor, czyli wskazujący na mniejszą aktywność. Więc u psychopatów obserwuje się zmniejszenie aktywności kory wyspy. To jest pierwsza rzecz. I teraz na czym polega ta różnica? Co ona robi? Otóż kiedy na przykład patrzymy na osobę, która jest smutna albo która się boi, załóżmy. I załóżmy, że powiedzmy przez chwilę, załóżmy, że ta osoba jest smutna przeze mnie albo boi się mnie. I teraz kiedy patrzy osoba niezaburzona na tą osobę, to w jej mózgu te informacje odebrane przez zmysły w sposób naturalny, ta emocja, która maluje się na twarzy tej osoby, po tej mimice można to poznać, po odgłosach, które ktoś wydaje, po postawie, którą ktoś ma, te wszystkie informacje są w naturalny sposób interpretowane przez ciało migdałowate, które po identyfikacji tej emocji, która jest w tej drugiej osobie, przesyła te informacje do kory wyspy,
która, można powiedzieć, jest istotnym elementem, który pozwala nam przełożyć to na swoją własną skórę, czyli poczuć tą emocję, którą ma ta osoba w swoim własnym mózgu. No i teraz popatrzmy. Jeżeli ta aktywność tej kory wyspy jest mniejsza u psychopatów, czyli ta kora wyspy słabo się aktywuje, słabiej niż u osoby niezaburzonej, to ta symulacja tej emocji jest w związku z tym słabsza. Czyli ta emocja zasymulowana, która potem przedostaje się do kory przedczołowej, jest po prostu słabo nasilona. Dlatego ten deficyt empatii, który jest obserwowany u psychopatów, polega na tym, że patrząc na taką osobę, która jest smutna albo która się boi, ten psychopata ma problem z tym, żeby poczuć to, co czuje ta druga osoba. I teraz, jaka jest moc tej empatii? Na czym polega ten deficyt, albo czym to się objawia? Otóż, jeżeli powiedzmy, mamy osobę, która jest niezaburzona. Jeżeli ja na przykład robię coś i nagle dostrzegę na twarzy tej osoby, że ona robi się smutna pod wpływem mojego działania, to jej emocja, wywołując tą symulację w moim własnym mózgu, pozwala mi poczuć tą emocję, ten smutek, który ma ta druga osoba. I teraz, jak mówiłem wcześniej, emocje mają w sposób naturalny moc napędzania naszego zachowania. Czyli czując pewną emocję, mamy napęd do działania określonego. Czyli czując tą zasymulowaną czyjąś emocję w swoim własnym mózgu, jest duże prawdopodobieństwo, że ta emocja odegra jakąś rolę w moim zachowaniu. Czyli ja dzięki temu, czując tą emocję, mogę zmodyfikować swoje zachowanie w taki sposób, aby przestać czynić smutek tej osobie. Albo żeby ta osoba przestała się mnie obawiać, na przykład. Jak czując to, jest to 100 razy lepsze niż wiedząc. Dlatego, że emocje naturalnie nas popychają do działania. Motywują nas do działania. Zaraz jeszcze powiem, co się dalej dzieje. Więc tutaj mamy mniejszą tą emocję u psychopatów. I co się dalej dzieje? Otóż, kiedy na przykład ja się bym zachowywał w określony sposób i moje zachowanie by się okazało, ja coś chcę zrobić, ale ta osoba, z którą to robię, albo wobec której to robię, zaczyna mieć ten smutek na czyjejś twarzy, to w moim mózgu, mojej korze przedczołowej, która non-stop analizuje sytuację, tworzy się ten konflikt, czyli następuje, można powiedzieć, powstanie dwóch różnych myśli. Chęci kontynuacji swojego zachowania, które ma jakiś cel, który ja chciałbym dokończyć, ale pojawia się druga dodatkowa informacja, która jest w sprzeczności z tą pierwszą, czyli pojawia się ta emocja tej drugiej osoby, która jest niezadowolona, tak to nazwijmy bardzo oględnie, z tego mojego zachowania, jest smutna z tego powodu i to rodzi ten konflikt, o którym mówiłem wcześniej, że coś jest nie tak. I to powoduje powstanie aktywacji tego zakrętu obręczy, który aktywując się pobudza to podwzgórze do wygenerowania tego stresu. Ja generalnie mam poczucie, nazwijmy to delikatnie, dyskomfortu, że coś jest nie tak. I ten stres plus ta detekcja tego konfliktu mówi mi, że popełniasz stary błąd. Coś jest nie tak. Robisz coś źle, skoro ta osoba jest smutna i ty czujesz ten smutek. I teraz u psychopatów też często stwierdza się, że ten zakręt obręczy nie generuje tej detekcji tego błędu z taką siłą, jak u osoby, która jest niezaburzona. I teraz to z różnych powodów może być. Ten zakręt obręczy sam w sobie może działać niewłaściwie, ale może być to też spowodowane tym, że skoro ta emocja jest słabsza, to ten zakręt obręczy ma problem z identyfikacją tego błędu, tego konfliktu, ponieważ ten sygnał tej symulowanej emocji, kiedy jest za słaby, może nie być dostrzeżony przez tą czyjąś świadomość, czyli nie stać się źródłem tej diagnozy, że coś jest nie tak, że mamy jakąś sprzeczność w swoim własnym mózgu. Czyli przez tą słabszą empatię ktoś nie ma problemu z tym, że robi komuś coś złego, że jego zachowanie wywołuje w kimś smutek, dlatego że on nie widzi w tym problemu. Nie widzi dlatego, że ta emocja jest zbyt słaba, żeby dać o sobie znać w postaci wygenerowania tego poczucia, że jest jakiś konflikt, że jest jakiś problem. I ten zakręt obręczy się nie aktywuje, więc nie generuje tego sygnału alarmowego, a w związku z tym psychopata
przechodzi nad tym do porządku dziennego, czyli jakby nie rusza go to, że robi komuś krzywdę, bo on tego nie wie. On nie zdaje sobie z tego sprawy, nie jest świadomy. Oczywiście on może, jeśli nie ma mocnego zaburzenia kory, zaraz o tym powiem, większość tego nie ma, jeżeli jego kora mózgowa działa w porządku, to jak on by się zatrzymał i pomyślał, czyli użył tej teorii umysłu, czyli użyłby swoich tych funkcji rozumowych, poznawczych, do tego, żeby pomyśleć, co ta osoba myśli, ten drugi człowiek, co tam się może dziać w tej głowie, czy on, czy ja spełniam jej oczekiwania i tak dalej, to używając tej teorii umysłu, czyli we współpracy kory przedczołowej z korą ciemieniową, ktoś mógłby dostać sygnał, że jego zachowanie być może jest nie w porządku. Jest takie prawdopodobieństwo. Ale ta teoria umysłu ma ten minus, jak każda funkcja poznawcza, że wymaga czasu i chęci oczywiście. Natomiast empatia ma to do siebie, że jest bardziej bezwarunkowa. A zatem ktoś, kto nie ma empatii, nie ma tego odruchu, że liczy się z kimś. Oczywiście może się z kimś liczyć, ale jest to pewnego rodzaju kalkulacja, rozsądkowa analiza, która doprowadza kogoś do myśli, że może warto swoje zachowanie zmodyfikować. Natomiast osoba empatyczna robi to odruchowo, robi to automatycznie. Dlatego psychopata potrafi zachować się w sposób właściwy. Potrafi również być kimś, kto będzie myślał o innych, będzie robił coś dla innych, ale u niego te zachowania będą bardziej podyktowane jego zdrowym rozsądkiem, pewnego rodzaju kalkulacją, znajomością norm, wiedzą o świecie, wiedzą o funkcjonowaniu życia społecznego, niż takim odruchem serca, jakbyśmy powiedzieli. Czyli odruchem wynikającym z działania tej kory wyspy, czyli empatii. Taka jest różnica, która może być niedostrzegalna dla osoby, która patrzy z boku i próbuje ocenić, czy ktoś jest psychopatą, czy nie. Dlatego, że ten deficyt empatii można albo maskować, albo inaczej na to patrząc, można to rekompensować tą teorią umysłu. Pod warunkiem oczywiście, że kora przedczołowa z korą ciemieniową działają w sposób właściwy. I teraz pytanie, skąd my wiemy, że ten zakręt obręczy jest mniej aktywny? Czy skąd my wiemy, czy ten zakręt obręczy jest mniej aktywny, dlatego że ta kora działa w ogóle, ogólnie źle, tego zakrętu obręczy? Czy też on jest mniej aktywny dlatego, że nie ma skąd czerpać informacji o tym, że jest jakiś konflikt? Otóż, kiedy na przykład mamy taki test, który nazywa się taką grą dyktatora. Dyktator, to jest, jak wiemy, to jest ktoś, kto dyktuje warunki. Więc jeżeli na przykład psychopata gra w tego dyktatora i on decyduje o tym, na przykład dostaje 10 zł, jego decyzją jest to, ile weźmie dla siebie, a ile da tej drugiej osobie. I teraz ten ktoś, kto dokonuje tej analizy, czyli ten psychopata, w tego typu sytuacjach, nie widząc tego konfliktu, decyduje się bezproblemowo, żeby wziąć większość dla siebie. I zdecydowanie większość psychopatów znaczącą pulę przeznacza dla siebie, nie dzieli się 50-50. Natomiast w sytuacji, kiedy jest inna gra, czyli gra ultimatum, to jest gra, która jest tak, że jeżeli ja decyduję się, jak podzielić tą dychę, jeżeli na przykład ja wezmę sobie 7, a tej drugiej osobie dam 3, ona ma prawo się nie zgodzić i wtedy nikt z nas nic nie dostaje. To jest trochę inaczej, prawda? Już ja nie jestem decydentem w pełni, tylko muszę liczyć się z tym czymś, co ta osoba mi powie. I w tej sytuacji, czyli takiej, której się analizuje, kalkuluje, co może być dobre, co jest lepsze, a co jest gorsze dla mnie samego, wówczas ten zakręt obręczy u psychopaty już jest normalnie aktywny. Czyli jest kłopot tylko wtedy, kiedy dotyczy to empatii. Natomiast kiedy dotyczy to własnej osoby tego psychopaty, to on jest w stanie dostrzegać te konflikty, te potencjalne błędy dotyczące jego własnych decyzji dla niego samego. Dlatego uważa się raczej, że ta kora zakrętu obręczy nie jest mniej aktywna, dlatego że jest zepsuta, źle działa tak w ogóle, tylko ona w tej sytuacji związanej z empatią, z krzywdzeniem komuś, pomaganiem komuś z odruchu serca, ona nie dostaje sygnału, który dałby jej tą moc do tego, żeby wszcząć ten alarm w mózgu, że jej robisz coś nie tak, jest coś nie tak. Więc tak, to jest taka rzecz, która
która tłumaczy, co się dzieje w tym zakrętym obręczu, bo są sprzeczne dane. Niektóre prace pokazują, że psychopaci mają mniejszą aktywność, inne prace pokazują, że jest wszystko normalnie. Więc tutaj jest jakby, można w ten sposób wytłumaczyć tą różnicę pomiędzy różnymi badaniami, bo zależy to od sytuacji, w której się znajduje ten psychopata. Kolejna rzecz, która dotyczy tej teorii umysłu. Otóż psychopatia jest czymś, co generalnie nie ma zbytnio wielkiego przełożenia na inteligencję. To znaczy, te dwie funkcje ze sobą nie są mocno związane. Kiedyś się uważało, że psychopatia jest związana z wyższą inteligencją. To jest taki, można powiedzieć, mit oczywiście, to jest nieprawdziwa rzecz, ale on wynika z tego, że jak u kogoś nie obserwujemy zbyt dużo emocji, takich wrażliwości na drugiego człowieka, to tak naturalnie myślimy sobie, że ten ktoś to wszystko kalkuluje. Czy skoro kalkuluje, to znaczy, że jest taki rozsądny, wyrachowany, czyli można być inteligentny. I stąd może wynika ta błędna informacja, to błędne przekonanie, które mamy na temat psychopatów. Tak naprawdę nie ma prawie żadnej korelacji, a jeśli już, to raczej korelacja jest lekko ujemna. Czyli im większe jest zaburzenie związane z psychopatią, tym raczej idzie to w stronę pogorszenia tej inteligencji. I tak się dzieje w przypadku takich psychopatów, którzy wykazują takie silne zachowania antyspołeczne. Czyli te dwie rzeczy są w pewnym sensie niezależne od siebie, ale mogą iść w parze. I idą, i u tych, u których idą w parze te zachowania antyspołeczne, takie kryminalne, te osoby, część z nich, wykazuje właśnie deficyty te poznawcze, czyli te rozumowe, które związane są również z tym zaburzeniem tej inteligencji, tych zdolności intelektualnych. I wówczas u takich osób obserwuje się także pogorszenie działania tej kory przedczołowej, a także tej kory ciemieniowej. I wówczas mamy do czynienia z kimś, kto ma, w cudzysłowie, prawo być bardzo, bardzo złym człowiekiem, dlatego że u niego ani nie działa empatia, tak jak trzeba, ale także nie ma tego koła ratunkowego w postaci tej teorii umysłu. Dlatego że te dwie części kory wtedy wykazują deficyty, co oznacza, że nie ma tego drugiego mechanizmu, dzięki któremu ten ktoś, używając swojego rozumu, jest w stanie dowiedzieć się, co się dzieje w tej głowie tej drugiej osoby. Nie poczuć, ale chociaż dowiedzieć się rozumowo, co tam się może dziać. I wówczas mamy takiego kogoś, kto ani nie czuje, nie jest wrażliwy, ani specjalnie nie rozumie potrzeb innych osób. I to jest mieszanka wybuchowa, która jest w stanie sprawić, że taka osoba może absolutnie nie liczyć się z nikim, będzie szła na chama, realizując wyłącznie swoje potrzeby i kompletnie nie myśląc, ani nie oglądając się na potrzeby innych osób. I to jest coś, co predysponuje dość mocno do zachowań kryminalnych. O ile w populacji mamy także, powiedzmy, te 2%, to jest ten odsetek psychopatów wśród ludzi w społeczeństwie, o tyle w populacji więziennej odsetek psychopatów to jest 15%. Są różne dane oczywiście w różnych krajach, różna metodologia badania, ale to jest 15% mniej więcej. To jest, widzimy, jaki to jest przeskok. Dlatego psychopatia jest predyktorem zachowań antyspołecznych, może być predyktorem, czyli czymś, co predysponuje, ale oczywiście nie jest to jednoznaczne. Nie każdy psychopata będzie przestępcą, mordercą, seryjnym mordercą już w ogóle. To trzeba mieć jakby dużo głębsze zaburzenie niż tylko i wyłącznie samą psychopatię. Ale oczywiście będąc psychopatą, to jest coś, co mnie, każdego, kto miałby to zaburzenie, jest czymś, co może popchnąć kogoś takiego do takich zachowań antyspołecznych, kryminalnych. No więc tak to mniej więcej wygląda. Czyli wtedy może dodatkowo być zaburzenie u tych psychopatów takie właśnie związane z intelektem, ze zdolnościami takimi, tymi poznawczymi. No i to wtedy oczywiście skutkuje kompletnym brakiem kontroli nad emocjami, nie ma tej wrażliwości, nie ma zrozumienia, nie ma zdolności do planowania zachowania, przewidywania jego skutków, już nawet nie tylko dla innych, ale także dla siebie. I to jest coś takiego, co wykazują tacy bardzo, można powiedzieć, zdegenerowani przestępcy, tacy, którzy są wyjątkowo brutalni, którzy, ale przez to, że mają te gorsze zdolności poznawcze, oni nie mają zbyt długiej kariery, że tak powiem, jako przestępcy. Dlatego, że oni po prostu kiepsko myślą,
kiepsko kombinują i dodatkowo to ich to sprawia, że dość łatwo jest ich wykryć. Oczywiście są wśród tych najgorszych przestępców także tacy, którzy mają tą inteligencję jak trzeba, plus oczywiście tacy, którzy czasem mają ją ponadprzeciętną, ale generalnie nie ma korelacji specjalnie pomiędzy tym zaburzeniem, psychopatią, a inteligencją, jak już to jest lekka tendencja ujemna. Odwrotna korelacja ujemna, czyli im większe zaburzenie, tym niższa, im większe zaburzenie, tym niższa inteligencja. Być może coś się pomyliłem z tym ujemna dodatnia, ale teraz już nie chcę analizować, bo za chwilę się zatnę, ale Państwo rozumiecie, o co mi chodzi. W każdym razie to jest druga rzecz. Kolejna rzecz, która nas interesuje, to jest sprawa związana z lękiem. I teraz druga rzecz, która wykazuje takie dość mocny deficyt aktywności w mózgu psychopaty, to jest aktywność tego ciała migdałowatego. Czyli tej struktury, która jest związana z powstawaniem tych różnych pierwotnych emocji, ale ona szczególną rolę, ta struktura, to ciało migdałowate, odgrywa w przypadku strachu i lęku. To jest niezwykle ważna struktura pod tym względem. I zaburzenia aktywności tej struktury bardzo często właśnie rzutują, najsilniej to widać, w postaci właśnie zmian, jeśli chodzi o poziom strachu, poziom lęku, łatwości powstawania reakcji lękowych u takiej osoby, u której dochodzi do takiej zmiany. Więc zmniejszenie aktywności tego ciała migdałowatego skutkuje tym, że osoby takie, które są zaburzone, mają to psychopatię, są takie trochę nieustraszone. To znaczy z łatwością są w stanie, z większą łatwością, są w stanie wejść w różnego rodzaju ryzykowne zachowania. Nie boją się zaryzykować. Dlatego, że w mniejszym stopniu czują strach przed tym, co się wydarzy, przed czymś, co się dzieje, lub też lęk przed czymś, co może nadejść, przed czymś, co może być niekorzystne dla nich, na przykład przed karą, jeśli chodzi o zachowania te społeczne. Na przykład przed tym, że zostanie ten ktoś, powiedzmy, osądzony, oceniony negatywnie przez inną osobę lub przez grupę i tak dalej. Więc ten lęk jest mniejszy, co sprawia, że taki ktoś jest bardziej właśnie taki nieustraszony, mniej lękliwy, nie ma w związku z tym dużo różnych zahamowań, które normalnie u każdego zdrowego człowieka, ten lęk jest źródłem naszych zachowawczego zachowania. Czyli coś, co pozwala nam być ostrożnym w tym, co robimy. Nie ryzykować zbyt mocno. Dlatego, że ten lęk nie tworzy się tylko na bazie, jak jest tu i teraz w danej sytuacji. Ale ten lęk tworzy się również na bazie tego, jak przewidujemy, co się może wydarzyć. I wtedy, kiedy widzimy w naszej wyobraźni, czyli w tej korze przedczołowej, pewną sytuację, która może nadejść, jeżeli zrobimy to, a tamto, co mamy w głowie, to jeżeli tamta sytuacja okaże się niebezpieczna w naszym rozumie, to skutkiem zobaczenia tej sytuacji będzie również pobudzenie emocji, które będą dotyczyły tego wyobrażonego obrazu. I w ten sposób może powstać reakcja lękowa, że ja się boję pewnych negatywnych konsekwencji, ja się boję tego, że to się może wydarzyć, co ja widzę oczami wyobraźni. I w tej sytuacji, kiedy planuje się zachowanie, kiedy ja planuję zachowanie i dostrzegam to ryzyko, to efektem tego ryzyka jest m.in. lęk przed poniesieniem tej porażki, przed tym, że coś się posypie, pójdzie nie tak, że ja stracę. Im silniejszy ten lęk, tym moja większa ostrożność. Jeżeli ktoś ma deficyt tego lęku, to jego ostrożność jest znacznie obniżona, więc będzie miał łatwość w tym, żeby pakować się w różnego rodzaju ryzykowne zachowania, które mogą przynieść mu teoretycznie przynajmniej jakąś stratę. Plus pamiętajmy, że ciało migdałowate jest też istotną strukturą, która współuczestniczy w powstawaniu empatii. Czyli te dwie struktury są ze sobą mocno powiązane, jeśli chodzi o empatyczność, ale także, jak się okazuje, są mocno powiązane ze sobą, jeśli chodzi o lęk. Dlatego, że kora wyspy, można powiedzieć, mając takie liczne połączenia z naszym ciałem, dostając informacje z tego ciała, jest strukturą, która pozwala nam poczuć lęk przed tym, że nasze ciało się uszkodzi, że coś jest z nim nie tak, że ono fizycznie działa źle lub coś się może z nim stać. Czyli na przykład jak sobie pomyślimy, jak poczujemy ten ból taki, tą emocję taką dziwną, to jest na pograniczu bólu takiego fizycznego i emocji z tym związanej, jak teraz jak Państwo byście sobie pomyśleli,
powiedział, zróbmy taki test. Wyobraźcie sobie, że przecinacie sobie nożem rękę. I teraz jak sobie to mocno wyobrazicie, to będziecie tak się dziwnie czuli, aż was trochę zacznie wzdrygać, bo nie będziecie czuli fizycznego bólu, ale to będzie takie dziwne uczucie. To właśnie ta wyspa nam to robi. Między innymi oczywiście. Ale wyspa jest tu ważna. Więc te dwie struktury związane są także z lękiem o ciało. I deficyt w obrębie tych struktur daje z jednej strony mniejszą tą empatyczność, ale z drugiej strony mniejsze obawy, że coś się może mi stać z moim ciałem, więc takie osoby będą miały łatwość w tym, żeby wchodzić w różne ryzykowne zachowania w związku z tym. No i teraz tak mniej więcej, można powiedzieć w największym skrócie, nie chcę wchodzić w jakieś takie drobnostki, że tak powiem, bo one są tylko uzupełnieniem tego, co teraz powiedziałem, jeśli chodzi o, to są najważniejsze różnice, które są identyfikowane. Plus, dodatkowo, u tych osób, które oprócz tego, że mają ten deficyt empatii i lęku, jakby tego jeszcze było mało oczywiście, ale u takiej osoby, które dodatkowo mają dużą łatwość powstawania u nich zachowań antyspołecznych, często mają także deficyt serotoniny w mózgu, nie duży jakiś ogromny, ale jest pewien deficyt, który wydzielane te struktury właściwie, które zawierają neurony wydzielające w mózgu serotoninę, one nazywane są jądrami szwu. I te jądra szwu są mniej więcej tutaj, oczywiście tam dalej też są, ale tutaj są takie ważne jądra szwu. I te neurony wydzielają serotoninę i w układzie emocjonalnym, i w korze mózgowej. I to jest coś, co pozwala nam kontrolować bardziej, lepiej swoje emocje, swoje zachowanie, kontrolować to, co dzieje się w naszym mózgu dzięki tej serotoninie. I teraz deficyt tej serotoniny jest czymś, co czyni z takiego kogoś łatwiejszego do działania pod wpływem emocji. Ale tych emocji, które oczywiście nie są w deficycie. Czyli ta osoba nie będzie ulegała panice pod wpływem lęku. To nie ta będzie, nie taka skłonność. Ale jeżeli poczuje agresję, poczuje złość, to wówczas będzie miała większą łatwość pójścia głosem, za głosem tej emocji, czyli tej agresji. Bo agresja nie jest w deficycie. Nie jest też podwyższona u psychopatów. To nie jest norma, że jest podwyższona. Nie jest, jest normalna, można powiedzieć. Ale przez deficyt lęku taki ktoś ma oczywiście łatwiejszą drogę do tego, żeby ta złość poszła w stronę zachowania agresywnego, czy to werbalnie, czy fizycznie. A dodatkowo, jeśli brakuje tej serotoniny w mózgu, jest to dodatkowo ułatwione. To jest jedna rzecz. Niektórzy psychopaci wykazują cechę, którą nazywamy impulsywnością. Są taki jakby specjalny typ, nazwijmy to podtyp psychopatów, którzy są dodatkowo impulsywni. Nie wszyscy są impulsywni. Niektórzy mają dobrą kontrolę nad zachowaniem i emocjami. Natomiast niektórzy są tym typem impulsywnym. I ta impulsywność oczywiście może mieć dużo różnych źródeł, ale podstawowym takim, można powiedzieć, trzy podstawowe rzeczy, które są związane z impulsywnością, to jest po pierwsze deficyt tych aktywności, tych jąder szwu, czyli zbyt mało serotoniny. Z drugiej strony może być nadaktywność czegoś, co nazywa się miejscem sinawym, miejsce sinawe, które zawiera neurony wydzielające w mózgu noradrenalinę. Ta noradrenalina przyspiesza reakcję i nasila emocje. Więc jak mamy za mało serotoniny, a zbyt dużo noradrenaliny, dość łatwo stajemy się impulsywni, czyli podatni na zachowania, które będą dyktowane emocjami. Ale u psychopaty to nie będzie tą emocją nie będzie to, co powstaje na bazie empatii. Nie będzie to lęk. Będą to inne emocje. Te, które popychają kogoś do działania takiego, nazwijmy to ładnie, elegancko, apetytywnego, czyli skierowanego na zdobywanie. Nie na unikanie, bo i empatia, i lęk każą nam czegoś unikać. Albo zrobienia krzywdy komuś, albo zrobienia krzywdy sobie. Natomiast te pozostałe emocje, no nie wszystkie oczywiście, ale te ważne, popychają nas do działania na korzyść naszą. Czyli na przykład podniecenie seksualne, prawda, albo pragnienie jakiejś rzeczy, coś nam się podoba. To te emocje są w porządku, nie są zaburzone u psychopatów. Jeżeli ktoś dodatkowo jest impulsywny, będzie impulsywnie wykonywał te działania. Gwałtownie, w sposób właśnie niekontrolowany. I trzecim takim składnikiem tego czegoś, co nazywamy impulsywnością, jest niedostatek aktywności tej kory przedczołowej, zwłaszcza z boku leżącej,
czyli tej od zewnętrznej strony tego mózgu. Jeżeli te trzy rzeczy działają nie tak jak trzeba, to wtedy mamy typa impulsywnego, który będzie takim brutalem w sytuacjach konfliktowych, nie liczył się z nikim, będzie takim złem wcielonym. Ta boczna kora przeczowa, pamiętajmy, że nie zawsze działa nie tak jak trzeba u psychopatów. To jest raczej rzecz, która jest, nie jest typowa, tylko może się dodatkowo pojawić. Więc nie wszyscy psychopaci nie kontrolują siebie, ale ci, którzy tego nie robią, są kimś, kto jest, jakkolwiek, może to jest przesadne, ale jest kimś takim właśnie diabłem. Jakkolwiek to brzmi dziwnie i śmiesznie, nienaukowo, ale kimś takim, kogo można się bać. Kto jest niebezpieczny dla innych, naprawdę, bo wtedy nie ma hamulców w jego mózgu. Bo nie ma tego naturalnego, jakim jest empatia, a nie ma też tego drugiego, jakim jest rozum. I dodatkowo jest impulsywny, bardzo skłonny do szybkich, gwałtownych zachowań pod wpływem emocji. Jest to bardzo wybuchowa mieszanka cech, które mogą się razem w mózgu znaleźć. No więc tak to wygląda. I teraz jeszcze jedna rzecz. Otóż jak to się dzieje, że psychopata jest w stanie na przykład bez kłopotu kłamać, albo bez kłopotu manipulować? Dlatego, że w obydwu tych rzeczach, kiedy robimy krzywdę komuś, kogoś manipulujemy, kogoś okłamujemy, kogoś rozgrywamy, kogoś wykorzystujemy do jakichś swoich celów, to jest ta sama sytuacja konfliktowa, o której mówiłem wcześniej. Czyli w naszym mózgu, porównując zasady plus dodatkowo empatię z naszymi planami, chęcią tego, co chcemy zrobić, naturalnie tworzy się konflikt. Następuje detekcja tego błędu jako tego dysonansu pomiędzy tymi rzeczami, które są ze sobą sprzeczne, tych interesów sprzecznych. Natomiast u kogoś, u kogo nie działa dobrze, bo nie ma tej empatii zbyt dużej, taka sytuacja może mieć miejsce, bo ten zakręt obręczy się nie uaktywnia wtedy, kiedy ktoś chciałby zrobić komuś krzywdę, go zmanipulować, wykorzystać, okłamać, to wówczas nie ma tego konfliktu. Tak samo ta osoba oczywiście po fakcie nie będzie odczuwała z tego samego powodu wyrzutów sumienia. Z tego samego powodu, dla których jest w stanie też to zrobić wcześniej. Natomiast psychopaci mogą czerpać przyjemność z faktu, że wykorzystują innych, mogą nawet wykazywać, można powiedzieć, chęć kontynuowania pewnego zachowania, które jest krzywdzące dla innych, mieć z tego frajdę, dlatego że dominacja nad drugą osobą, czy też zdobywanie rzeczy, które są korzystne, przyjemne, które coś komuś dają, wywołują w mózgu pobudzenie innej części, która znajduje się tutaj w tym pniu mózgu, czyli czegoś, co nazywa się brzusznym polem nakrywki. To jest, tutaj zaczyna się, można powiedzieć, układ, który nazywa się układem nagrody. Ten układ nagrody dociera do tych struktur ruchowych, ale także dociera do kory mózgowej. Tutaj daje nam świadomą przyjemność, a tutaj powoduje, że pewne zachowania się utrwalają, te, które dają nam korzyść. No i teraz, powiedzmy, dla każdego z nas potencjalnie dominowanie nad drugim człowiekiem, zdobywanie czegoś kosztem drugiego człowieka jest czymś, co jest potencjalnie przyjemne. Jest to potencjalnie nagradzające, jakby to można powiedzieć takim językiem neurobiologicznym. Dlatego, że obiektywnie osiągamy z tego tytułu korzyść. Ale teraz pytanie, dlaczego ja na przykład, gdybym miał komuś coś zabrać, to nie byłbym w stanie się cieszyć z tego zysku, który mam. Dlatego, że ta empatia, ta detekcja tego konfliktu w moim mózgu by mi zepsuła całą zabawę. Dlatego, że spowodowałaby to poczucie winy, to uczucie dyskomfortu wynikające z detekcji tego konfliktu. I to by mi odebrało całą przyjemność z faktu, że coś zdobyłem. Natomiast u psychopaty, nie działając te dwie rzeczy jak trzeba, nie dają tego dyskomfortu. Dlatego ten ktoś w wyniku takiego zachowania dostaje albo czysty zysk, to skrajne wtedy jest zaburzenie, czysty zysk, niczym nie zmącony, albo oczywiście w różnym stopniu jest to przesunięte na korzyść tej nagrody, tym bardziej im mniejsze jest to poczucie winy, tego dyskomfortu,
tego konfliktu. I wówczas tego typu zachowania mają znacznie łatwiejszą drogę do tego, żeby się utrwalać w czyimś zachowaniu. I wówczas każdy z tych psychopatów, jeżeli tak się zachowują, oczywiście mogą być to zachowania przestępcze, mogą być to właśnie manipulacje, kłamanie ludźmi w swoim otoczeniu, wykorzystywanie innych do swoich celów, to różne rzeczy mogą być. Ale to się rozwija, to się pogłębia. Dlatego, że taka osoba każdym kolejnym takim zachowaniem dostaje w mózgu to tak zwane wzmocnienie. Czyli ta nagroda sprawia, że ten mózg coraz bardziej sobie to zachowanie zakodowuje. Ono jest coraz bardziej silnie utrwalone. I to jest też podstawa tej seryjności tych zachowań w przypadku na przykład takich seryjnych morderców, gwałcicieli i innych przestępców, którzy dokonują wielokrotnie dane przestępstwo. Jest to coś, co wchodzi w nawyk. I wówczas oczywiście, jeżeli dane zachowanie jest często powtarzane, w mózgu coraz mniej odczuwa się tej przyjemności. To jest naturalna rzecz, która dotyczy każdej jednej rzeczy, którą wykonujemy wiele razy, ona coraz mniej smakuje. I ten psychopata wówczas może się rozwijać, intensyfikować swoje zachowania, zwiększać częstotliwość swoich zachowań. Wymyka się to spod kontroli. Jego zachowanie może stać się kompulsywne. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak konkretnie, z jakim konkretną mamy osobą do czynienia. Ale jest to absolutnie jak najbardziej możliwe. No i teraz poza zmianami dotyczącymi samego mózgu, które są różne dane, na przykład ta empatyczność jest czymś, co jest bardzo mocno zdeterminowane genetycznie. To znaczy nasz wpływ na empatię jest bardzo niewielki. Prawie że znikomy. My nie mamy na to wpływu. Ta empatia jest czymś bardzo, bardzo mocno związanym z genami, a bardzo mało związanym z środowiskiem, wychowaniem. Co innego, oczywiście teoria umysłu, ten zmysł moralny, ten społeczny, to są rzeczy, które mogą być mocno modyfikowane przez środowisko, czyli przez wychowanie. Natomiast empatia nie bardzo się do tego nadaje, żeby być modyfikowana, dlatego te pewne predyspozycje są czymś, z czym się rodzi człowiek, ale dużo w tym, czy zostanie psychopatą, zależy od tego, w jakim środowisku był wychowywany, jakie były jego wczesne doświadczenia z dzieciństwa, tego bardzo głębokiego również. Dlatego, że jeżeli jeżeli brakuje u kogoś, ktoś jako dziecko dostał słabą opiekę rodzicielską, nie było tam zbyt dużo czułości, ciepła, opiekuńczości, kontaktu z bliskimi, to nie wchodząc w szczegóły, nie rozwija się zbyt dobrze system związany z empatią. I jeżeli ktoś ma dodatkowo te genetyczne predyspozycje, to te wczesne doświadczenia z dzieciństwa uczynią z niego kogoś, kto będzie miał bardzo duży deficyt empatii. I taka osoba jest w pewnym sensie, jakkolwiek nie powinniśmy tak nigdy mówić, ale ona jest w pewnym sensie stracona, jeśli chodzi o możliwość bycia kimś, kto jest takim samym jak inni ludzie. Ona nie będzie miała tej empatii. Jeżeli dodatkowo są tam zaniedbania takie związane ze szkołą, z powiedzmy środowiskiem, jego bogatością, mnogością doświadczeń, czyli coś, co rozwija te funkcje poznawcze, no to wówczas dodatkowo może dojść do zaburzeń tych poznawczych, co zaburza również tą teorię umysłu, zdolność do racjonalnego myślenia, logicznego, zdolność do kontroli tych zachowań i wtedy oczywiście mamy dodatkowy kłopot, który kogoś mocniej zaburza. Jeżeli dodatkowo taka osoba jest wychowywana w środowisku, w którym występują zachowania antyspołeczne, czy sama doświadcza przemocy, to wówczas w jej mózgu, w tych strukturach podkorowych tutaj, czyli tym jądrze ogoniastym w skorupie i innych, zakodowują się te wzorce zachowania, te negatywne wzorce, które ten ktoś przejmuje, obserwując swoje otoczenie. No i wtedy mamy taką triadę, która razem w summa summarum daje efekt w postaci tego głębokiego zaburzenia zachowania osobowości, która się przejawia taką silną psychopatycznością. Oczywiście każda z tych rzeczy jest w pewnym sensie niezależna od siebie, ale one mogą razem współwystępować. Jedna drugą nasila, czyli mamy taką, można powiedzieć, sumę dodaną. Jeżeli ktoś ma pewną genetyczną predyspozycję, tą neurobiologiczną,
Jeżeli do tego dołożymy środowisko wadliwe, to tworzy się mieszanka, gdzie jeden czynnik wspiera drugi czynnik. I wtedy dodatkowo, można powiedzieć, ta suma dodana bardziej zaburza niż wtedy, kiedy jeden z tych czynników występuje samodzielnie. Tak to się dzieje. Doświadczenie traumy silnej, czy też bycie maltretowanym, wykorzystywanym seksualnie, fizycznie bitym, ale także psychicznie, jeżeli nad dzieckiem się znęca opiekun, rodzic, otoczenie, w którym znajduje się takie dziecko, to ten silny stres dodatkowo zaburza te funkcje związane z empatią. Silny stres także zaburza działanie kory przedczołowej, hipokampa, tutaj nie mówiliśmy o tym specjalnie dużo, związane jest z funkcjami pamięciowymi, ale one są istotne, też pełni funkcję istotną w kontroli nad emocjami, w tworzeniu różnych zachowań takich związanych z emocjami. Pozwala nam rozpoznawać pewne sytuacje, nowe sytuacje, uczyć się różnych rzeczy. Więc ten stres, jeżeli on jest chroniczny zwłaszcza, niekontrolowany przez dziecko, ono nie ma możliwości wykonania jakiegoś działania, jest kompletnie zależne od rodziców, to wtedy ten silny stres dodatkowo zaburza ten mózg i pod względem empatyczności, pod względem funkcji poznawczych. I taki ktoś ma wtedy dużo większe szanse, żeby stać się psychopatą w swoim dorosłym życiu. Dobrze, drodzy Państwo, więc być może, wydaje mi się, że wszystko, co jest ważne, powiedziałem. Natomiast być może coś mi umknęło, co sobie zaplanowałem, ale tak naprawdę nic nie planowałem, dlatego co ja powiem. Dlatego być może coś mi umknęło, nie mam też żadnej ściągawki tutaj pod ręką, żeby mi zobaczyć, co mówiłem, a czego nie. Więc mam nadzieję, że wszystko powiedziałem, co jest ważne. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to oczywiście, drodzy Państwo, być może odpowiem na to w pytaniach, które mi podpowiedzą, czego ja nie odpowiedziałem. Więc oddaję głos do studia, czekając na ewentualne pytania od Państwa. Dobrze. Pozwólcie Państwo, że ja będę czytał te pytania, bo Państwo ich nie widzicie, więc tutaj mamy jakieś imię i nazwisko, jak rozumiem, że jakiegoś psychopaty. Nie jest to imię pani, która napisała. Czy taka osoba, jak manipuluje kimś dla pieniędzy lub korzyści zawodowych, czy jest tego świadoma, co robi, czy robi to, bo inaczej nie umie i zawsze będzie się tak zachowywać, jeśli będzie chcieć osiągnąć swój cel? No więc odpowiadając na pytanie pani Barbary. Otóż ta osoba może zdawać sobie sprawę z tego, że robi źle, natomiast to może po niej spływać, że tak powiem. Z tego powodu, że ta osoba może być świadoma tego, jakie są normy. Może mieć dobrze działającą tą teorię umysłu, która pozwala przewidzieć jej, że ktoś ma inne oczekiwania niż to, co ja robię wobec niego. Że on może mieć swoje oczekiwania, swoje nastawienie, swoje myśli, więc ta osoba może być świadoma, że robi źle, ale ponieważ nie czuje tej emocji, nie ma tej empatii, słabiej wykrywa ten konflikt, to bardziej to po niej spływa. Czyli jest to mniejszym dla niej kłopotem, dlatego może sobie z tego zdawać sprawę, ale nie musi, jeżeli dodatkowo jest mocno zaburzona, jeśli chodzi o te funkcje poznawcze. Następne pytanie. Czy przypadkiem psychopata, a osoba z antyspołecznym zaburzeniem osobowości, to nie to samo? Czy gdzieś jest różnica? No, różnica jest taka, że to nie są dwie ze sobą związane bezpośrednio cechy. Czyli w zależności od tego, znaczy psychopata może mieć skłonność do takich zachowań, ale nie wszyscy psychopaci mają to te antyspołeczne zachowania. Tak samo nie wszyscy, którzy przejawiają antyspołeczne zachowania, mają zaburzenie, tak, jakim jest psychopatyczność. Więc są to cechy, które są niezależne od siebie, ale mogą współwystępować ze sobą, jak najbardziej. I jedna wspiera wtedy drugą rzecz. Te zaburzenia antyspołeczne, te zachowania antysocjalne, zachowanie, może mieć różne źródła. To może być jakiś izolowany problem w mózgu, nadagresywność, impulsywność, mogą to być wzorce zachowania nabyte, czyli jak patrzymy na czynnik, jakim jest psychopatyczność i te antyspołeczne zaburzenia osobowości, to w przypadku psychopatyczności mamy większy czynnik genetyczny, większą rolę odgrywa genetyka niż w przypadku tych zaburzeń antysocjalnych, gdzie to jest, powiedzmy, tak pół na pół geny i środowisko kształtują zachowania antysocjalne. Nawet z pewną przewagą
środowiska. Ale są różne badania. No w każdym razie to są rzeczy, które są, wydają się ze sobą nie bezpośrednio związane, chociaż oczywiście jedno wpływa na drugie, bardziej psychopatia wpływa na skłonność do zachowań antysocjalnych, niż to zaburzenie jest powiązane stricte z psychopatią. Czy osoba o osobowości psychopatycznej, jeśli dokona zbrodni, jest traktowana przez prawo jak zdrowy obywatel, czy też zaburzony i zbrodnia jest usprawiedliwiona przez budowę mózgu, degenerację fizjologiczną? No więc odpowiadając na to pytanie, sądy nie mają tendencji do łagodzenia czy traktowania łagodniej osób, które są psychopatami. Dlatego, że to zaburzenie jest traktowane jako coś, co można powstrzymać. Czyli zakładając, że mamy osobę, która jest w pełni sprawna poznawczo lub też nie ma głębokiego zaburzenia tych funkcji poznawczych, czyli taka osoba, która coś tam kuma, tak mówiąc kolokwialnie, to taka osoba, kumając o co chodzi, ma pełne, może nie, ale ma instrumentarium do tego, żeby kontrolować swoje zachowanie w oparciu o swoją wiedzę na temat zasad współżycia społecznego. Dlatego ta osoba ma trudniej w tym, żeby, można powiedzieć, być dobrym człowiekiem, ale używając swojego rozumu jest w stanie kontrolować to, żeby być kimś, kto jest w porządku. Ja Państwu, bo być może Państwo będziecie opuszczać, ja chciałbym, żebyście mieli taką możliwość zrobienia sobie tego sprawdzianu, przerwę na chwilę te pytania, tego sprawdzianu swoich umiejętności, jeśli chodzi o to, co żeście wynieśli z tego wykładu. Więc pozwólcie Państwo, że ja napiszę ten adres tej strony. To będzie trochę wyglądało jak autopromocja, ale tak naprawdę tam nic nie ma na tej stronie więcej, poza tym, co Państwo zobaczycie. Więc tak naprawdę już piszę. Dobrze, więc jak Państwo macie ochotę sprawdzić, ile pamiętacie, a przy okazji mam nadzieję przeżyć przygodę życia, to na stronie, tak jak się nazywam, wojciechglac.com/psychopata znajdziecie Państwo to zadanie, o którym wspominałem wcześniej, do którego możecie podejść i zobaczyć, ile żeście zapamiętali, a przy okazji właśnie wykryć przestępcę. A teraz wracam już do pytań. Na chwilę to podtrzymam, gdybyście Państwo chcieli to sobie przepisać. Następne pytanie. Czy psychopata odczuwa lęk? Występują jakieś zaburzenia w ośrodkach odpowiedzialnych za odczuwanie strachu? No więc tak, tylko w skrócie, bo oczywiście o tym mówiłem dużo. Psychopata ma deficyt lęku związany z deficytem aktywności ciała migdałowatego. Niektóre badania pokazują, że psychopaci mają mniejsze ciało migdałowate niż normalne osoby, ale nie wszystkie badania to pokazują. Tak samo jak niektóre badania pokazują, że psychopaci mają również mniejszą wyspę, tą korę wyspy. Czyli nie tylko spadek aktywności, ale dodatkowo mogą być te struktury mniejsze, co sprawia, że wówczas oczywiście one mogą gorzej funkcjonować. Czy trauma w dzieciństwie, na przykład brak miłości rodzica, brak dotyku rodzic i ogólnie zaniedbania w dzieciństwie mogą prowadzić do stania się psychopatą? Czy rodzimy się z takim mózgiem, czy też rozwija się, czy on nie rozwija się w pełni? No więc to, co jak mówiłem na końcu, więc też króciutko tylko. Oczywiście ten deficyt tej czułości, bliskości, opiekuńczości ze strony rodziców plus traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie mogą być czymś, co zwiększy prawdopodobieństwo, że ktoś stanie się psychopatą. Plus złe wzorce też mogą do tego się przyczynić, ponieważ powstają te nawyki. Następne pytanie. A skoro psychopata nie jest w stanie zrozumieć emocji innych osób, jak to się dzieje, że sprawia mu przyjemność krzywdzenie danej osoby, rozumiem? Jaka jest relacja sadyzmu i psychopaty? Otóż ten sadyzm, który może występować w przypadku psychopatów, on rodzi się z tego, że nie czując czyjejś emocji, to co mówiłem również, ma się możliwość odczuwania większej przyjemności z faktu dominacji nad drugą osobą. To wtedy staje się czymś przyjemnym. Czynność jest nagradzająca o wiele bardziej niż dla empatycznej osoby. Empatia osłabia przyjemność z faktu działania w sposób antyspołeczny, przeciwko drugiemu człowiekowi. Jeżeli nie mam empatii, to wówczas nie mam tych oporów, bo nie czuję dyskomfortu, kiedy to robię.
pozostaje komuś tylko czysta przyjemność. Oczywiście w skrajnym przypadku. Czy istnieje możliwość nabycia takiego deficytu empatii przez człowieka, u którego mózg funkcjonuje poprawnie? Czy taki brak empatii jest wrodzony? No więc już zdajmy to, bo mi ręka zdrętwieje. W każdym razie, więc teoretycznie jest to możliwe, żeby nabyć to na skutek tych doświadczeń wczesnych z dzieciństwa, pewnych wzorców, ale wydaje się, że ta predyspozycja genetyczna ma duże, duże znaczenie. Oczywiście my też wiemy o czymś, co nazywa się zmianami epigenetycznymi. To są trwałe zmiany dotyczące funkcjonowania genów, które nie wynikają z tego, że ktoś ma takie geny, bo się z nimi urodził, tylko te geny, można powiedzieć, ulegają pewnej modyfikacji w trakcie naszego życia. I już potem są trwale zmienione. Nie wchodząc w szczegóły oczywiście. No więc te wczesne doświadczenia negatywne w dzieciństwie są w stanie wywołać takie zmiany epigenetyczne. Czyli można powiedzieć, że o ile ktoś mógł powiedzieć, że skoro ktoś się nauczył być psychopatą, to można go tego oduczyć. I to jest oczywiście w pewnym sensie uprawnione twierdzenie. Natomiast jeżeli to dotyczy wczesnych doświadczeń w dzieciństwie, które wywołały zmiany epigenetyczne, to tego kogoś można już nie nauczyć bycia normalnym, niezaburzonym człowiekiem. Bo on tą zmianę ma trwałą i jest po ptakach. Czy jakieś traumy rodowe, rozumiem rodzinne, mogą mieć wpływ na to, że w którymś pokoleniu rodzi się psychopata? Generalnie doświadczenia nabyte w trakcie życia nie są dziedziczone w sposób taki genetyczny. W tym sensie, że te nasze doświadczenia nie zapisują się w genach. Chyba, że mamy do czynienia z czymś, co zmieni geny w naszych gonadach. Czyli tak, żeby materiał genetyczny, czyli plemniki lub komórki jajowe uległy zmianie, mutacji, jakimś zaburzeniu. To wtedy jest to możliwe. Natomiast zmiany, które my zapamiętujemy, powiedzmy, czy które na nas wywierają wpływ, one mają charakter zmian osobniczych, niedziedziczonych. Natomiast my mamy możliwość przekazywania pewnych rzeczy z pokolenia na pokolenie, dlatego że one się na siebie nakładają. Więc jeżeli występują pewne rzeczy w danej rodzinie, to one mogą mieć charakter dziedziczny, ale one mogą mieć charakter pewnych wzorców przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pewnych tendencji dotyczących reagowania emocjonalnego w różnych sytuacjach. Czyli jeżeli ja, żyjąc z moim dzieckiem, wychowując moje dziecko, będę na przykład w jakiejś sytuacji życiowej okazywał lęk, to moje dziecko, zakładając, że jest empatyczne, czując mój lęk, będzie uczyć się tej reakcji lękowej. Tak w skrócie, uproszczenie mówiąc. Więc pewne moje doświadczenia, które każą mi się bać różnych rzeczy, mogę, że przejąć moja córka, ponieważ mnie obserwuje w tych sytuacjach, a tym samym sama wytwarza swoje własne reakcje lękowe na bazie tego, co ja czuję. To taki przekaz jest możliwy. Natomiast nie taki, że nasze doświadczenia zapisują się w genach. Czy obserwuje się genetyczne powiązania z psychopatią, w znaczeniu, czy zaobserwowano dziedziczenie tego zaburzenia. No więc jest ten czynnik dziedziczności, ta odziedziczalność jest widoczna w tym przypadku. Natomiast tych badań nie ma generalnie jakoś strasznie dużo. Wiemy, że to może mieć związek z genami, to znaczy widać, że jest pewna skłonność. Tak samo widać na przypadku badań u bliźniąt jednojajowych, że jest współwystępowanie tej cechy. No więc ten genetyczny czynnik ma tutaj znaczenie. Czy zachowania psychopaty są skierowane na wszystkich, czy wybrane osoby? Otóż, jeżeli mamy do czynienia z psychopatą, który nie ma zaburzeń poznawczych, to oczywiście on dobrze kalkuluje. Czyli on jest kimś, kto potrafi poruszać się w sferze społecznej. Jest świadomy tego, że pewne zachowania są niewłaściwe. I taki psychopata może dla otoczenia być kimś, kto jest niezidentyfikowany jako psychopata. To znaczy, jakkolwiek to zabrzmi, może się świetnie ukrywać, maskować swoje zaburzenie. Ono może być czarującą osobą, która jest wspaniała, może być nawet pomocna dla innych. Natomiast
bo ona, ta osoba dobrze kalkuluje. Ma pewne skłonności, ale nie chce ich ujawniać, bo wie, że są czymś złym, bo ma tą wiedzę o tym, w jaki sposób funkcjonuje, powiedzmy, społeczeństwo. Natomiast taka osoba nic nie przeszkodzi, żeby za drzwiami swojego domu, w jakiejś bliskiej relacji na przykład, była tym kimś, kto nie będzie się hamować. Czyli może na zewnątrz być kimś innym, a w bliskiej relacji może być kimś zupełnie innym. Jest jak najbardziej to absolutnie możliwe, żeby tak było, dlatego że tylko pod warunkiem, że mamy osobę, która nie ma zaburzeń tych poznawczych, bo wtedy ta osoba jest w stanie się kontrolować w swoim zachowaniu. Natomiast jeżeli do tego dochodzą te zaburzenia poznawcze, to ta osoba nie będzie się przejmować, bo ona nie będzie specjalnie analizować racjonalnie tego, jak jej zachowanie widzą inni. Kolejne pytanie, czy psychopaci są przeciętnie inteligentniejsi od ludzi bez zaburzeń? Nie. Nie ma korelacji, a jeśli już, to obserwuje się raczej lekką tendencję, która mówi nam, że im większe zaburzenie, tym mniejsza inteligencja. Jak odróżnić psychopatę od osobowości toksycznej lub narcystycznej? No, toksyczność to jest oczywiście takie pojęcie bardziej potoczne, że mówimy, że ktoś ma, że jest toksyczną osobą, prawda? Więc to ciężko to ugryźć, można powiedzieć tak, neurobiologicznie, bo to toksyczność może z różnych rzeczy wynikać. Natomiast ta osobowość narcystyczna jest w dużej mierze powiązana z tą psychopatycznością. Jest taka triada ciemna, czarna, różnie to nazywane jest, czyli to jest właśnie psychopatia, narcyzm i makiawelizm, czyli właśnie taki brak empatii, zdolność do manipulowania innymi i właśnie takie przeświadczenie o własnej doskonałości, które rodzi się z braku poczucia winy, prawda? Bo ten brak poczucia winy oparty na braku empatii i braku detekcji tego konfliktu jest powodem tego, że ktoś ma lepsze o sobie mniemanie. Skoro nie ma tego poczucia winy, czuje się doskonałą osobą. Oczywiście, jak to się mu zarzuci takiej osobie, to czuje gniew, bo to jest coś, co burzy jego osąd o sobie jako kimś, kto jest wspaniały. No więc to są rzeczy, które mogą być ze sobą powiązane, ale narcystyczną postawę można też wytworzyć w sobie. Ktoś może być, można być taki, a teraz upraszczam oczywiście, może być rozpieszczony. Czyli jeżeli kogoś przyzwyczajimy do pochwał, to będzie mu tego brakować. Na bazie tych pochwał powstanie pewne przeświadczenie o swojej doskonałości. Potem będzie coraz mniej tego brakowało, to nie będzie robić takiego wrażenia, więc taka osoba może wykazywać takie zachowanie, które będzie tą autokreację uprawiać, dlatego że będzie potrzebowała tych lajków, tego podziwu, tych różnych rzeczy. Bo każdy przywyka do tego typu rzeczy, więc to można w pewnym sensie wytworzyć takie poczucie w kimś, taką postawę, jako właśnie nawykową reakcję. Natomiast można to mieć naturalnie w oparciu o empatyczność obniżoną, która predysponuje do takiego narcyzmu. Czy czynniki zewnętrzne mają wpływ w okresie prenatalnym na to, czy osoba może zostać psychopatą, posiadać takowe skłonności? Czy jest to uwarunkowane genetycznie? Jak najbardziej okres ten prenatalny też ma znaczenie. Ten przełom drugiego, trzeciego trymestru ciąży, to jest taki dość krytyczny moment dla funkcjonowania mózgu. On się tam wtedy dość mocno, można powiedzieć, wybucha ten mózg. Oczywiście nie dosłownie, tylko w sensie te podziały komórkowe, te migracje komórek. To jest ważny moment. Jeżeli matka będzie zestresowana, to ten stres matki może zaburzyć rozwój tego mózgu. Takie rzeczy są obserwowane, czy to doświadczalnie, czy w życiowych sytuacjach ma to miejsce. Więc wtedy też może być takie okołoporodowe zaburzenia, chociażby związane z niedotlenieniem płodu, też mogą zaburzać ultrastrukturę kory mózgowej, co może dawać efekt w postaci zaburzeń. Nie tylko oczywiście związanych z psychopatią, także innych, bo tutaj to nie jest wtedy selektywne rzecz, tylko różne rzeczy mogą się, że tak powiem, spaprać. Ale jak najbardziej okres prenatalny też. Czy coś ma wspólnego psychoza z psychopatią?
I drugie pytanie, czym się różni psychopata od socjopaty? Więc psychoza z socjopatią nie ma nic wspólnego. Psychoza jest zaburzeniem, które wynika z niepoprawnej interpretacji, można powiedzieć, rzeczywistości i nieadekwatnego zachowania w związku z tym do tej rzeczywistości. Nie wchodząc w szczegóły oczywiście, bo to jest złożony temat, więc to nie są rzeczy związane. Natomiast ten pojęcie socjopatia jest pojęciem trochę sztucznym, dlatego że tak naprawdę nie ma takich dwóch zaburzeń. Psychopatia, socjopatia to jest jedno i to samo zaburzenie, tylko możemy powiedzieć, można powiedzieć, że w różnych kontekstach możemy o tym mówić. Czyli jeżeli ktoś zachowuje się, powiedzmy, w sposób antysocjalny, taki antyspołeczny, wykazuje zaburzenia, zachowania, no to wtedy możemy w pewnym sensie powiedzieć o nim, że jest socjopatą. Natomiast tak naprawdę to jest to samo. Czy da się zdiagnozować psychopatię w okresie dzieciństwa, dorastania? Czy da się we wczesnym wieku człowieka modelować jego zachowania, aby uniknąć zachowań psychopatycznych w dorosłym życiu? No więc to oczywiście jest coś, co jest widoczne wcześniej jako zaburzenie. Przy czym, gdybyście Państwo teraz zaczęli obserwować na przykład swoje małe dzieci, to oczywiście nie róbmy dramatu, dlatego że empatia rozwija się też z wiekiem. W sensie kora się rozwija. W związku z tym i kora przedczołowa, i kora, cała kora się rozwija. W związku z tym każda funkcja, również ta empatia, jest czymś, co się doskonali w mózgu. Więc dzieci są mało empatyczne. A nie dlatego, że wszystkie są psychopatami, tylko dlatego, że to się jeszcze nie do końca rozwinęło. Natomiast w takim, już powiedzmy, tak jak dziecko zaczyna być świadome, no to wtedy można zobaczyć teoretycznie to zachowanie. Ono jest takie same jak u dorosłej osoby, oczywiście tylko trzeba to przełożyć na zachowanie, które dziecko przejawia i może przejawiać, ale ono też może wykazywać obniżony poziom lęku. Wiem, o czym nie powiedziałem Państwu, zaraz powiem. Ono może słabiej się uczyć na bazie porażek, na przykład, tego zapomniałem powiedzieć. Może też wykazywać mniejszą empatię, może wykazywać pewne zachowania, które widać, że są właśnie takie oparte na krzywdzeniu innych, bez jakiejś takiej refleksji, bez tego odczuwania, więc to jest jak najbardziej widoczne. Oczywiście psychopata nie musi wykazywać zachowań antyspołecznych, dlatego że może dostać, nazwijmy to, dobre wychowanie, czyli może być nauczony pewnych wzorców zachowań, które będą potem powtarzane jak wszystkie inne wzorce naturalnie, więc taka osoba potrafi się dostosować z zachowaniem do norm społecznych, może mieć też świadomość tych norm, ma wiedzę o tych normach, o zasadach życia, no więc ona może umieć się powstrzymać przed swoją naturą, tak to nazwijmy, i zachować się w sposób absolutnie poprawny. Bo jej się to może po prostu opłacać najzwyczajniej w świecie. To wtedy jest kalkulacja. Opłaca mi się, więc nie będę robić krzywdy komuś, bo to jest, na przykład, może być mniej opłacalne. Oczywiście im większy deficyt empatii, tym trudniej przychodzi ta myśl taka do głowy. Więc da się to wymodelować tak, żeby psychopata nie zachowywał się psychopatycznie, ale empatii niespecjalnie go nauczymy. Natomiast ludzie mają deficyt empatii nie tylko z powodów zaburzeń takich neurobiologicznych związanych z deficytami, ale żeby być bardziej empatycznym, trzeba mieć większą uwagę na coś. A my często w różnych sytuacjach życiowych odwracamy uwagę od tej emocji, którą czujemy wobec kogoś innego. Bo tym można do pewnego stopnia sterować wolicjonalnie. Możemy nie chcieć jakiejś emocji, w tym możemy nie chcieć tej, która powstaje na bazie empatii. Odganiać od siebie można tą myśl. Więc jakby to, co każdy z nas może zrobić, na przykład wobec dzieci, wobec swojego otoczenia, to w pewnym sensie uczyć nie od rzucania tego, co powstaje na bazie empatii, tylko pochylenia się nad tym, czyli uwagi nad tą emocją, która powstaje. I dzieci też tego można uczyć. Czyli zwróć uwagę na coś tam, że zobacz, ten ktoś ma taką minę, kiedy robisz to i tamto. Czyli albo zwróć uwagę na swoją twarz dziecka, które coś robi, tak żeby zwróciło uwagę, popatrzyła na tą buzię, mogło zobaczyć tą emocję na twarzy, poczuć ją, tą naszą emocję, to często są kłopoty z uwagą. Więc osoba taka nieuważna, z zaburzeniami uwagi, może sprawiać wrażenie nieempatycznej. Ale nie dlatego, że jest nieempatyczna, tylko dlatego, że może być nieuważna po prostu. Bo trzeba zobaczyć to, albo skupić się na tym, żeby to poczuć, prawda?
Pani Agnieszka pyta, czy jest jakiś sposób na rozpoznanie psychopaty bez rozkrojania mózgu. Oczywiście tak, jest test taki psychopatyczności, Heira, taki badacz, który wprowadził taki kwestionariusz, który można dzięki temu mierzyć jakby nasilenie tego zaburzenia. Tutaj Niezależne Zrzeszenie Studentów w tych postach na wydarzeniu widziałem, że zamieściło ten właśnie kwestionariusz tego Heira, więc Państwo możecie sobie do tego wrócić. To można zrobić sobie samemu, można zrobić analizując kogoś zachowanie, też w ten sposób wnioskować. No, najbardziej to widać w sytuacjach, kiedy powiedzmy dana osoba robi nam krzywdę, nam jest źle, a ta osoba nie ma naturalnego odruchu zaprzestania swojego działania, tylko jakby kontynuuje swoje zachowanie, które jest krzywdzące w danej sytuacji dla na przykład mnie, to wtedy, jeżeli ktoś ma taką tendencję, bo nie jeden raz, ale to musi być więcej razy, jeżeli widzimy pewną tendencję, że ktoś nie odpuszcza, kiedy widzi, że nam jest smutno, no to w pewnym sensie powinien zapalić się nam dzwonek alarmowy, czyli nasz zakręt obręczy powinien nam powiedzieć, że coś tu jest nie tak. Ale oczywiście każda sytuacja jest bardzo różna, tego się nie da tak jednoznacznie zawsze określić, ale jest to coś, co powinno zwracać naszą uwagę. Albo ktoś kłamie, manipuluje oczywiście. Wspomniałem wcześniej, pozwólcie Państwo, że przerwę na sekundę, więc mówiłem, że to, o czym nie powiedziałem, co jest ważne, to ten lęk, ten deficyt tego lęku jest podstawą uczenia się na błędach. Czyli jeżeli ja wykonam pewne działanie, które doprowadzi mnie do porażki, tą porażką może być to, że komuś się zrobiło przykro pod wpływem mojego zachowania, typu bawię się w piaskownicy i dla hecy, nie wiem, rzuciłem piaskiem w oczy kolegi. Kolega stracił wzrok, prawda, ślepy jest na całe życie i płacze. I wówczas jak on tak płacze, to mogę pomyśleć sobie, no coś chyba nie tak zrobiłeś, prawda, poczuć ten smutek tego mojego kolegi, który stracił te oczy na całe życie. No i wtedy będę miał wyrzuty sumienia, to i to będzie dawało mi lęk wtedy, kiedy będę miał powtórzyć to zachowanie. Czyli kiedy to zachowanie przyszłoby mi do głowy, to ja czułbym lęk przed tą karą, która nadeszła w postaci wyrzutów sumienia. Lub też jak zrobię coś typu bawię się piaskiem i sobie nasypię w oczy i załóżmy, że stracę jedno oko, mam jeszcze drugie, no to drugi raz będę czuł lęk przed utratą drugiego oka, więc będę ostrożny z tym piaskiem. Więc jeżeli ktoś ma niższy poziom lęku, to słabiej uczy się na błędach. Jeżeli ktoś słabiej identyfikuje błędy tutaj, a to ma związek z tą empatią, słabsza empatia, słabsza detekcja błędu, a więc słabsze unikanie tego zachowania w przyszłości, tak w skrócie. Więc psychopaci można też poznać po tym, że nie modyfikują swojego zachowania pod wpływem doświadczeń, zwłaszcza w kontekście socjalnym. Czyli jak każdemu z nas się przytrafić może w życiu coś, co sprawi, że skrzywdzimy kogoś. Nieświadomie, może czasem świadomie, ale to się może zdarzyć. Nie jesteśmy ideałami, nikt nie jest. Natomiast dla większości ludzi empatycznych takie doświadczenie pozostawia trwały ślad, którego potem boimy się powtórzyć. Nie chcemy tego czuć, co czuliśmy, mając te wyrzuty sumienia. No więc psychopata może mieć tendencję do ponawiania tego typu rzeczy w związku z tym. Pani Marta pyta, czy inne, a jeszcze przepraszam, czy psychopata zdaje sobie sprawę z tego, że nim jest? Może sobie zdawać oczywiście sprawę, bo to nie jest zaburzenie świadomości, więc może sobie zdawać sprawę, że nim jest. Oczywiście on nie będzie tak tego odczuwał, jak powiedzmy, gdyby ktoś, kto ma normalny poziom empatii, nagle ją stracił, poczułby dużą różnicę, prawda? Poczułby, że zachowuje się inaczej w pewnych sytuacjach, tych społecznych, w kontakcie z innymi. Natomiast jeżeli ktoś tego nie ma od zawsze, albo ma ten deficyt od zawsze, to on nie bardzo jest w stanie to, on wie, że może, że zachowuje się nie tak jak trzeba, bo jeżeli ma tą korę działającą dobrze, to on to wie.
Natomiast on nie do końca czuje, na czym polega ten problem. Tak mi się wydaje. Dlatego, że nie ma tej refleksji podpartej tą emocją, jaką jest ta symulacja, jaką jest ten wyrzut sumienia, jaką jest ten poczucie tego konfliktu. Czyli on może umieć zdefiniować swoje zachowanie, ale niekoniecznie dokonać refleksji w stylu jestem zły. To może być raczej poza taką osobą. Dlatego, że ona nie do końca czuje od tej strony emocjonalnej to, że zrobi coś nie tak. To ciężko sobie wyobrazić, jeżeli ktoś jest niezaburzony, empatyczny, ale ponieważ ta empatia rzutuje na to myślenie również o sobie samych, jacy jesteśmy, to ktoś nie mając tej empatii, tego poczucia winy, tak samo rozbudowanego jak osoba zdrowa, wyrzutów sumienia, może nie być w stanie poczuć tego, że jest coś z nim nie tak. Rozumowo może to wiedzieć, natomiast nie będzie miała tego przeświadczenia takiego, nazwijmy to, uczuciowego. Czy można być przyczyną zespołu Aspergera? Znaczy w przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu, bo zespół Aspergera jest w tym spektrum, możemy mieć do czynienia również z, mam do czynienia również z zaburzeniami tej empatii lub teorii umysłu. Taka osoba nie orientuje się dobrze w sytuacjach tych społecznych, nie sprawiają jej przyjemności. Więc to jest pewne podobieństwo, ale on na tym się kończy, oczywiście. I to często jest związane z tą teorią umysłu. Taka osoba nie potrafi do końca odgadnąć intencji kogoś, co on zrobi, jego oczekiwań. Dlatego, że w zaburzeniach ze spektrum autyzmu ten neurobiologiczny problem polega na tym, że nie są dobrze rozwinięte dalekie połączenia w mózgu. Są świetnie rozwinięte bliskie połączenia, lokalne, natomiast te dalsze połączenia są słabo rozwinięte. I to skutkuje właśnie pogorszeniem takich funkcji związanych z tym, żeby takich bardzo wymagających w sensie intelektualnie, jakim jest wejście do czyjegoś umysłu. Te problemy, to później generuje taką niezdolność do tego, żeby się odnaleźć w sytuacjach społecznych. W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pan Leszek pyta o to, jaki jest mój pogląd na temat podziału na empatię poznawczą i emocjonalną i braku tej drugiej u psychopatów. No więc jakby tutaj mamy pewnego rodzaju taki problem natury, nie wiem jak to nazwać, takiej nomenklaturycznej, dlatego że czasem tutaj ciężko powiedzieć, znaczy tak, są osoby, które traktują tak zwaną empatię poznawczą jako właśnie teorię umysłu, czyli stawiają znak równości, że teoria umysłu to jest empatia poznawcza. Natomiast inna szkoła, i mi jest bliższa do tej innej szkoły, dlatego że to ma inne odzwierciedlenie w działaniu mózgu, dla mnie czymś innym jest teoria umysłu, która jest funkcją typowo poznawczą, a czym innym jest empatia, która jest funkcją związaną bardziej z układem emocjonalnym, gdzie w powstawaniu empatii i w tej formie afektywnej, czyli tej emocjonalnej, kiedy ja jestem świadkiem kogoś, kogo widzę, ale także wtedy, kiedy ja myślę o kimś do przodu lub o kimś, co miało już miejsce, ale widzę kogoś w wyobraźni, to w obydwu tych sytuacjach dochodzi do pobudzenia kory wyspy. Natomiast w teorii umysłu nie ma pobudzenia kory wyspy, tylko jest pobudzenie tych obszarów czołowo-ciemieniowych. Dlatego dla mnie to są dwie odrębne funkcje, a teoria umysłu nie jest to empatia poznawcza. Ale wiem, że są, niektórzy tak uważają. No nie wiem, jak to rozstrzygnąć. Mnie bardziej przekonuje opcja oddzielenia tych dwóch funkcji, ponieważ one mózgowo inaczej przebiegają.
Pani Ewa pyta, czy możliwy jest trening mózgu, który by nauczył kogoś empatii. Otóż jeżeli ona jest mocno zaburzona, to się tego nie da zrobić. Natomiast to, co mówiłem wcześniej, można próbować trenować uważność. Dlatego, że uważność jest istotna dla działania pod wpływem empatii. Żeby to zrobić, trzeba zwrócić uwagę na tą emocję, która w nas powstaje. Co przez zabieganie możemy mieć oczywiście czasem z tym kłopot. Czy psychopata jest bardziej odporny na ból fizyczny? Raczej nie. Natomiast oczywiście ból, który on czuje, pozostawi mniejszy ślad w postaci lęku przed tym bólem w przyszłości. No więc tak to może być. Fizycznie raczej powinien czuwać normalnie, natomiast od strony emocjonalnej, ponieważ uczestniczy w tym odczuciach związanych z bólem, uczestniczy kora wyspy dość mocno i zakręt obręczy zresztą też, no to ta emocjonalna strona bólu może być obniżona. Natomiast ta fizyczna strona bólu raczej nie. Ale ja szczerze mówiąc nie kojarzę takich badań z bólem u psychopatów. Nie kojarzę, nie natknąłem się raczej na takie. Pani Magda pyta, czy można jakoś rozpoznać, to mówiłem o tym przed chwilą, nie będę powtarzać, czy istnieje mowa ciała, która zdradza psychopatię. No raczej mowa ciała, tak dosłownie to raczej nie. Trzeba być dobrym obserwatorem danej osoby w sytuacjach życiowych. Zwłaszcza w kontaktach, nie na forum, tylko jeden do jednego. Czy psychopatą można stać się w wyniku urazu głowy? Można oczywiście, fizyczne zmęczenie, tylko uraz może być takim bardzo, tym najbardziej takim znanym przykładem. To jest taki Phineas, nie wiem jak się to imię dobrze czyta, Gage, taki robotnik budowlany w Stanach Zjednoczonych, który sobie wbił przez przypadek oczywiście pręt metalowy w głowę i to przeszło, ten pręt mu przeszedł mniej więcej tak. Się wbił i to spowodowało zaburzenie pracy tej kory przedczołowej, ale także jej kontrolę nad tym, co się dzieje tutaj głębiej. Czy generalnie komunikacja między korą przedczołową a resztą mózgu ucierpiała. No i to spowodowało takie zmiany, które nie oczywiście jeden do jednego, ale powiedzmy, że mogą przypominać trochę psychopatię i to, więc jak najbardziej. U niektórych się obserwuje takie mikroubytki tutaj w korze przedczołowej, no więc jak najbardziej to może być powodem. Czyli jak mamy uszkodzoną tą korę przedczołową, to nawet jeżeli byśmy mieli najlepiej działającą korę wyspy, to jak ona wygeneruje tą emocję, a my tutaj będziemy mieli kłopot z tym, żeby ją poczuć, przetworzyć, no to tak i tak nic to nie da, prawda? Więc jak kora przedczołowa działa źle, to mózg zawsze generalnie będzie działał źle. Nie ma innej możliwości. Czy seryjni mordercy zawsze są psychopatami? Nie, oczywiście. Więc oczywiście, że tak powiem, dobrze mieć tą skłonność, to zaburzenie, jak się chce być seryjnym mordercą, bo jest łatwiej. Natomiast oczywiście to nie musi tak być. To nie musi tak być, jakkolwiek często mają tego typu zaburzenie. Mają często, tak. Generalnie są takie badania, które pokazują, że deficyt empatii, lęku, te zmiany poznawcze, one im są głębsze, tym wzrasta intensywność i brutalność zachowań antyspołecznych danego człowieka. Czyli jeżeli popatrzymy na seryjność morderstw, to są to no, najbardziej brutalne przestępstwa. No, ludobójstwo może być oczywiście brutalniejszym niż taka seria zabójstw, więc można powiedzieć, że te osoby, żeby popełnić te przestępstwo, nie mogą być w pełni normalnie funkcjonujące, jeżeli są inicjatorami tego zachowania oczywiście. I zakładając, że one się go nie nauczyły, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Kilka osób pytało o leki. Wiem, że nie ma możliwości wyleczenia, to rozumiem. Tak, to jest trwała zmiana osobowości. Raczej trudna na zmianę. Leki nie bardzo pomogą, natomiast oczywiście leki mogą pomagać
w impulsywności, jeżeli taka jest, to dodatkowo dotyczy takiej osoby, to wówczas leki mogą być pomocne. Natomiast jakby w pełni przywrócenie farmakologiczne tego, odwrócenie tego zaburzenia nie jest możliwe. Pani Olga pyta, czy to prawda, że w każdym z nas jest jakiś procent psychopaty? No, prawda i nieprawda, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, to zaburzenie jest stopniowalne. Czyli w pewnym sensie można mieć pewne lekki deficyt empatii, lekki deficyt lęku i to może przechylać kogoś w stronę tej psychopatyczności. Natomiast oczywiście, ponieważ jest to bardzo płynna granica, i ta zmiana jest bardzo płynna, no więc można powiedzieć, że gdybyśmy chcieli narysować wykres, który będzie pokazywał, jak przebiega, powiedzmy, jeżeli tutaj byśmy empatię, poziom empatyczności na tej osi X tutaj, słabo wiem, że słabo widać, na osi Y liczebność ludzi, tutaj empatyczność to liczebność, no to by się, to jest tak jak większość rzeczy, ten rozkład tej cechy jest taki, prawda, ten rozkład jest taki, ten dzwonowy, prawda? Czyli najwięcej osób ma tą średni poziom, powiedzmy. Tutaj mamy ten deficyt, to są bardzo mało osób, czyli to mówiliśmy te 2% społeczeństwa. Tak samo jak są też te 2% społeczeństwa, które mają nadmierny poziom empatii i są to osoby, które żyją dla innych, można tak powiedzieć. Wszystko oddadzą i tak dalej. Więc każdemu z nas gdzieś tam na tym wykresie jest bliżej tu lub tu i ciężko mówić, w którym momencie mamy tak naprawdę tą psychopatyczność, którą może powiedzieć, że ktoś jest psychopatą. To jest bardzo płynna granica. Im niższy ten większy ten deficyt tej empatii, tym oczywiście jest to większe zaburzenie. Więc to prawda i nieprawda. Czy to prawda, że największy odsetek psychopatów jest wśród polityków? No, nie wiem, ciężko powiedzieć, dlatego że ja nie kojarzę takich badań, które by to w sposób taki wiarygodny oceniały. Myślę, że politycy niechętnie by się poddawali takiemu typu badaniom, więc w pewnym sensie to zaburzenie, jeżeli nie jest zbyt głębokie, jeżeli nie dotyczy też funkcji poznawczych, to w pewnym sensie predysponuje do tego, żeby być człowiekiem sukcesu. Czyli ktoś, kto ma większą, mniejsze opory przed tym, żeby rywalizować, czasem zyskać coś kosztem innych, wykorzystać kogoś, okłamać, zmanipulować i coś dzięki temu mieć, mogą mieć łatwiej. Jak wszyscy wiemy, politycy kłamią, prawda, wiecznie coś obiecują, potem tego nie robią, robią nas w bambuku na każdym kroku. No więc w pewnym sensie można trochę przywyknąć do tych wyrzutów sumienia, natomiast można powiedzieć, że pewną skłonność, pewnie tą psychopatyczność dobrze mieć, jak człowiek chce iść do polityki. Dlatego, że mu wtedy łatwiej, bez mrugania okiem może to robić łatwo, z tą tak zwaną zimną krwią, czyli bez tego stresu. Ja w pewnym sensie o tym mówiłem, chociaż tego nie nazwałem. Ta zimna krew to tak naprawdę oznacza bez stresu. Czyli tak jak mówiliśmy, detekcja konfliktu generuje aktywność podwzgórza, która generuje stres, który się objawia między innymi tym pobudzeniem autonomicznym. Więc jak ktoś wykrywacz kłamstw i psychopata może przejść wykrywacz kłamstw, dlatego że nie będzie tej reakcji fizjologicznej na ten konflikt, bo nie będzie konfliktu. Ten ktoś nie będzie się bał, stresował tym, że jest niewygodne pytanie, że musi kłamać. Normalnie kłamstwo powoduje powstanie stresu w naszym mózgu, jak kłamiemy. Jak ktoś ma słabą detekcję konfliktu, słabą empatię, nie robi mu to, że kłamie, no to też ta reakcja autonomiczna, stresowa jest słabsza, a tym samym jest to wówczas coś, co może być niewykryte przez detektor, wykrywacz kłamstw i powoduje, że taki ktoś jakby nie widać po nim tej ekspresji, a tym samym możemy wrażenie mieć, że taki ktoś to robi absolutnie na chłodno, ale on może dalej być powodowany emocjami, ale tymi, które go kierują w stronę tych zachowań, gdzie odnosi korzyść, a przy okazji oczywiście nie czuje, nie ma tej wrażliwości na innych, czyli niektóre emocje są w deficycie, plus stres jest w deficycie. Czy osoba autystyczna jest predysponowana do bycia psychopatą? Raczej nie, to znaczy nie ma takiej zależności.
nie obserwuje się. Jest to podobne są rzeczy, ale to nie jest to samo. Czy choroba afektywna dwubiegunowa, hipokryzja i mitomania łączy się z psychopatią? Nie, na pewno nie w sposób bezpośredni. Nie. Jak możemy nazwać osobę, która posiada cechy psychopatyczne, jak czerpanie przyjemności z wykorzystywania kogoś dla własnej korzyści, ale posiada również empatię? Znaczy, w pewnym sensie trochę się to wyklucza. Natomiast jeżeli byśmy mieli drążyć, to powiedzmy, że jeżeli mamy kogoś, kto ma cechy, jakim jest empatia, to ta empatia, u każdego z nas zresztą, jest zawsze najsilniejsza wobec osób najbliższych. A im ktoś jest od nas nam mniej bliski, bardziej obcy, tym nasza empatia wobec niego jest słabsza. W związku z tym można powiedzieć, że z jednej strony można być bardzo kochającą osobą dla osoby, która jest najbliższa, ale jednocześnie takim gnojkiem dla kogoś, kto nic dla nas nie znaczy, jest obcy. To jest możliwe. Natomiast oczywiście, jak ktoś jest psychopatą, to ta empatia wobec tych najbliższych też będzie mniejsza. To nie jest tak, że to wybiórczo. Tutaj nie mam empatii, a tu mam super empatię. To tak to nie będzie działało. Natomiast oczywiście zawsze będzie deficyt i tu. Przy czym oczywiście dla osoby bliskiej ten deficyt będzie mniejszy. Mniej jakby będzie dawać o sobie znać, niż wobec osoby, która nic dla kogoś takiego nie znaczy. To w tym sensie to może jest możliwe, o czym pani pyta. Jeśli sądy nie traktują łagodnie psychopatów, bo to da się nad tym zapanować, to czy w grę wchodzi wyuczenie się, czyli ta droga rozumowa? Czy można też liczyć na farmakologię? No więc oczywiście wychowanie pozwala na korektę zachowań, nawet najgorszych, przy czym psychopatii musi to opłacać najzwyczajniej w świecie, żeby nie miał takiej tendencji. Jeżeli będzie zaspokojony, syty, nazwijmy to tak ogólnie, to nie musi mieć tendencji do tego, żeby krzywdzić innych. Natomiast jeżeli dostrzeże gdzieś korzyść, to będzie miał mniejsze wahanie, żeby to zrobić. Plus oczywiście można karami, trzeba silnymi karami, wizją silnej straty, można kogoś w cudzysłowie zmusić do bycia w porządku. Lub przekonać oczywiście tym, że mu się to opłaca. Na jakie badania sąd powinien wysłać podejrzanego? No to oczywiście to jest obserwacja taka psychiatryczna, żeby to zobaczyć. Plus wywiad. Co taka osoba czuje podczas dokonywania zbrodni? Co nią kieruje? No kieruje bardzo często nią chęć dominacji albo chęć odegrania się na kimś lub też na kimkolwiek za coś, co jest własną krzywdą. Czyli taka osoba, ta dominacja, krzywdzenie innych, ale to wszystko sprowadza się do dominacji, władczości nad kimś. To jest potrzeba zdobycia, neurobiologicznie nazywając to nagrody, czyli przyjemności, korzyści, w celu albo zdobycia czegoś, albo redukcji deficytu tej przyjemności, którą ktoś ma. Bo wtedy taki ktoś może szukać źródeł tej przyjemności, kiedy mu jej brakuje. Na przykład. Czyli jakakolwiek frustracja, która pojawi się w życiu, w umyśle takiego psychopaty, może wywoływać naturalną tendencję do tego, żeby poszukać tej nagrody w jakimś zachowaniu wobec innej osoby. Skrzywdzić kogoś, wykorzystać, zdominować, zabić w skrajności, zgwałcić i tak dalej. Prawda? Więc jakby to trochę tak jak u osoby uzależnionej w przypadku seryjnych przestępców, morderców na przykład, czy innych takich przestępców, to jest tak, że tak jak u osoba uzależniona, do pewnego momentu wytrzyma bez fajki, bez alkoholu, bez jakiegoś narkotyku, ale w którymś momencie głód tak narasta, czyli ten poziom nagrody, takiej podstawowej przyjemności na tyle spada, że ta osoba czuje ogromną potrzebę dostarczenia sobie przyjemności i korzysta z wzorca, czyli zapala fajkę, wypija alkohol, robi coś innego, a w takim przykładzie z psychopatą i mordercą, to w którymś momencie
on już nie będzie w stanie się powstrzymać i pójdzie zabić kolejną osobę. Tak możemy to rozumieć przez analogię z uzależnieniem. Czy można powiedzieć o psychopatach jako o ludziach, którzy cierpieli na niedostatek bliskości? W pewnym sensie tak, oczywiście, bo o tym mówiliśmy, że to może mieć znaczenie dla powstawania psychopatii. Jakkolwiek to nie musi być wystarczający warunek do tego, żeby do tego doszło, ale to na pewno zwiększa prawdopodobieństwo. Czy można nazwać osobę, która ma zaburzenia dysocjalne, za psychopatę, czy mówimy o osobowości psychopatycznej? No to wszystko jest jedno i to samo, prawda? To są tak naprawdę synonimy. Tutaj operujemy synonimami. Czy w drodze psychoterapii psychopata może nauczyć się, co wyzwala jego zachowanie i je kontrolować? Innymi słowy, czy psychopata będzie świadomy swojego zaburzenia? Może być, oczywiście, jak najbardziej. Tak, może umieć zacząć je rozpoznawać, może rozumowo sobie wytłumaczyć, że są złe, na rozum, że coś jest złe. Tak jak na rozum potrafimy sobie wytłumaczyć, że pewnego, na przykład, działania matematycznego nie można wykonać, bo jest sprzeczne z logiką, na przykład możemy tego nie rozumieć, ale przyjmujemy to do wiadomości, że tak jest, bo ktoś nam to mówi, ktoś na tym zna. No więc psychopata na tej samej zasadzie może uznać czyjeś argumenty za słuszne, przyjąć je do wiadomości, oswoić się z nimi, uznać je za prawdziwe i na bazie tego mieć motywację do jakiejś tam zmiany, gdzie motywacja będzie oparta nie na empatii, ale oczywiście na przeświadczeniu o tym, że mnie ktoś źle widzi. Prawda? Tak to będzie wyglądało.